Witam kolegów sołtysów, witam radę przedstawicieli Karkowskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Proszę pana prezydenta Tygodnika Pracownicza, pana dyrektora Krzysztofa Szwązaka. Witam przedstawicieli lokalnej grupy działania i pozostałych zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi kworum i rada jest uprawomocniona do podejmowania uchwał. Chciałem państwu przedstawić porządek obrad. Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Punkt 3. Powołanie komisji uchwał i wniosków. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z sesji 28 stycznia 2015 roku. Punkt 5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie między sesjami. Punkt 6. Informacja przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami. Wystąpienie pana prezesa KS Wójka. Punkt 8. Prezentacja lokalnej grupy działania partnerstwa Dumna Gór. Podsumowanie dotychczasowych działań i prezentacja nowych działań w perspektywie 2014-2020. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa przy drodze powiatowej nr 2741D. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej 2653D w Staniszowie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę pod dworzem, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasso opłaty targowej na terenie gminy Podburzyn. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasso. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasso opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasso. Punkt 17. Interpelacje i zapytania. Punkt 18. Sprawy różne. Punkt 19. Przedstawienie protokołu komisji uchwał i wniosków. Punkt 20. Zamknięcie obrad. Proponuję wprowadzenie do obrad Rady Gminy zmian. Dodatkowo tematy do wprowadzenia do porządku obrad na tej sesji to jest projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego sprowadzenia ścieków uchwalonych w uchwale nr 44 łamane na 345/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wodą i zbiorowego sprowadzenia ścieków realizowanych przez spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Łukowa. Druga uchwała to jest projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Podburzyn. Trzecia to jest projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. I punkt czwarty, projekt uchwały w sprawie wykonania prawa pierwokopu użytkowania wieczystego. Jaki punkt to idzie? To są dodatkowe punkty wprowadzone do dzisiejszego obrad. Po punkcie 16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasso opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi od osób fizycznych. Punkt 17. Jako projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązującego dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Punkt 18. Projekt podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Podgórzyn. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego. Punkt 21. Będą interpelacje i zapytania. 22.
sprawy różne. Punkt 23. Przedstawienie protokołu komisji uchwały wniosku. Punkt 24. Zamknięcie obrad. Kto jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad? Jednogłośnie. Więc przystępujemy do punktu trzeciego. Powołanie komisji uchwał i wniosków. Kto z kolegów prawnych jest chętny? Adam Jurczyk. Adam Jurczyk. Marcin Kupczyk. I Marcin Kupczyk. Kto jest za przyjęciem powyższego składu? Przyjęcie protokołu z sesji nr 5/2014 z 28 stycznia 2015 roku. Protokół był wyłożony w biurze gminy Podgórze, jednocześnie na stronie internetowej. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Punkt 5. Proszę pana wójta o sprawozdanie działalności. W okresie między sesjami uczestniczyłem w wyborach sołtysów na spotkaniach. Także uczestniczyłem w sprawozdaniach jednostek ochotniczych straży pożarnych za poprzedni rok. Dodatkowo prowadziłem rozmowy w sprawie możliwości pozyskania dodatkowych środków w razie, gdybyśmy weszli w jakieś projekty, inwestycje, gdyż przy aktualnym zadłużeniu gminy, które wynosi prawie 10 miliona, tylko nam będzie pozyskać w formie z jakiegoś kredytu, nawet na przeprowadzenie inwestycji, chociaż później te pieniądze dostajemy jako zwrot z Unii Europejskiej. Dodatkowo prowadziłem także rozmowy z nadleśnictwem Śnieżka w sprawie możliwości współpracy przy udostępnieniu drogi od strony Borowic tam do Japońskiego Ogrodu oraz lub stworzenia parkingu przy Borowicach i utworzenia jakby ścieżki, która by umożliwiła dotarcie, aby odciążyć drogę, tą Brzozowe Wzgórze, turystów, którzy by chcieli zwiedzać. Z jednym jeszcze drugim rozwiązaniem jest też, to jest też prowadzona jakby rozmowa w nadleśnictwie na temat możliwości dostania się do ogrodu japońskiego z centrum przesieki. Tam trzeba było po prostu zrobić kładkę między innymi na potoku Myni. Dodatkowe też jakby poruszane przeze mnie kwestie to są też uregulowanie stanu dróg. Ponieważ niejednokrotnie drogi są leśne, gminne, miasto poregulowane. Także rozmawiając z firmą, która też się zajmuje na przykład leasingiem nieruchomości, to nam też jakby otworzyło pewną furtkę możliwość pozyskania środków, które będziemy mogli jakby inwestować i to będzie miało tak jakby znaczącego wpływu tak jakby na zadłużenie gminy. Tylko po prostu trzeba przede wszystkim najpierw ustabilizować sytuację gminy w tym celu, abyśmy mogli po prostu no, systematycznie te raty leasingowe spłacać, a pieniądze, które w ten sposób uzyskamy, obracać, ale tylko i wyłącznie na inwestycje. No, dziękuję. Poprosimy przewodniczących komisji o udzielić informacji o pasach Komisji Rady Gminy. Komisja rewizyjna pana Feliksa Matylskiego. Komisja rewizyjna spotkała się w dniu 6 lutego. Omawialiśmy zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz omawialiśmy projekt ocieplenia budynku 69A Stańczowy. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego, pan Marcel. Komisja Rozwoju Gospodarczego spotkała się w dniu 19 lutego. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka narciarskiego Góra Czoło w Sosnówce oraz w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmiany trybu uwarunkowań warunków zagospodarowania przestrzennego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2653 Staniszowy. Pozytywnie zaopiniowała przystąpienie do okazania granic drogi droga dojazdowa w przesiece ulica Brzozowe Wzgórze w kierunku ogrodu japońskiego Siruwia. Chodzi o rozwiązanie problemu. Komisja zaleciła przedyskutowanie tematu ustalenie nazwy ulicy dla drogi powiatowej Ścięgny-Karpacz na zebraniu wiejskim w Ścięgna. Komisja pozytywnie zaopiniowała nadanie ulicy Podzamcze w Zachełniu, tutaj Podzamczu na dole. Komisja zaleciła uzgodnienie uporządkowania numerów w Zachełniu na zebraniu wiejskim.
Komisja pozytywnie zaopiniowała budowę szlaku siedmiu wzgórz w Zachębiu. Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki 144/1 o powierzchni 0074 ha obręb Borowice w odrębnionej działki numer 140. To jest też rozwiązanie jakiegoś tam bardzo dużego problemu. Komisja wydała opinię do Rady Sołeckiej w przesiedle w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego. Chodzi o to, żeby sołectwo się wypowiedziało na temat ewentualnej sprzedaży tej działki. Komisja po zapoznaniu się z tematem ustanowienia na drodze gminnej służebności dojazdu do działki numer 93 w Marczycach na sesji wyjazdowej podjęła, sesja wyjazdowa miała miejsce 11 marca. Wydała pozytywną opinię na temat udzielenia takiej służebności. Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie wniosku wspólnoty mieszkaniowej Staniszów 69 o wykup działki 178/4 wraz z zabudowaniami gospodarczymi zgodnie z artykułem 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Komisja też na zebraniu wyjazdowym 11 marca zapoznała się z tematami, z problemami pana Wądrownego. Głębok 34, nie podejmując na razie żadnej decyzji, tu będą wnioski do pracowników urzędu o rozwiązanie problemu. Komisja też podjęła decyzję, że wstrzymuje działania do momentu wydania opinii przez radcę prawnego na temat możliwości zbycia działki gminnej 544/2 działka drogowa obręb podgórzy zabudowanym pawilonem tankowym stanowiącym własność Piotra Jambora na podstawie artykułu 231 Kodeksu Cywilnego. Następnie była 25 lutego sesja wyjazdowa. To nie cała Komisja Rozwoju w tym uczestniczyła. Były jeszcze pracownicy urzędu i część Komisji Rozwoju oraz radni Miłkowa. W sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa przy drodze powiatowej 2741D. Chodzi o skrócenie wyjazdu z Górnego Miłkowa w stronę Karpacza. W dniu dzisiejszym komisja podjęła decyzję, że po ocenie kosztów będziemy podejmować następne kroki w tym kierunku. Czyli o sesji wyjazdowej w dniu wczorajszym poinformowałem. To wszystko. Dziękuję. Bardzo poproszę pana Stanisława Kośmierza, przewodniczący Komisji Administracji. Komisja nie zbierała się tylko dzisiaj. Dzisiaj na wspólnym posiedzeniu. Pan Tomasz Masota, Komisja Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych też się nie zbierała, także nie było spotkania. Jedynie dzisiaj na wspólnym posiedzeniu. I pan Michał Bobiński, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych nie zbierała się. Prosimy teraz o zabranie głosu przez pana prezesa Tarnogórskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji, pana Jerzego Grygorcewicza. Myślę, że jest temat, który interesuje nas wszystkich. Będzie mieli bardzo wiele pytań. Prosimy o przybliżenie sytuacji finansowej Tarnogórskiego Systemu. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie również. Dziękuję panie przewodniczący państwu za zaproszenie nas na sesję. Jestem wspólnie z panem dyrektorem Ślązokiem do spraw technicznych. Postaramy się udzielić w miarę wyczerpującej, szerokiej informacji oraz odpowiedzieć na pytania. Jeśli państwo pozwolicie, to chciałbym zaproponować w takiej konwencji. Powiem, jak zamykamy rok ubiegły, jakim wynikiem. W tym oczywiście Podgórzem. Przedstawię również sprzedaż, że tak powiem, ilościowa na gminie Podgórze wody i ścieków. To
może być wpływ niemały w kontekście przyszłej taryfy. Podamy też informacje, jak idą podłączenia do kanalizacji. Podam również, jakie przypadają spłaty rat pożyczek, które spółka kiedyś zaciągnęła w Narodowym Funduszu Wojewódzkim w podziale na poszczególne gminy. No i będę się zwracał z prośbą do Wysokiej Rady, do Pana Burmistrza o to, żeby zechcieliście Państwo przyjąć regulamin dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz plan rozwoju modernizacji przedsiębiorstwa na terenie gminy Podgórze. A później bardzo chętnie odpowiemy na pytania. Otóż, Szanowni Radni, rok ubiegły zamykamy po raz pierwszy wynikiem pozytywnym. Z małym zyskiem, ponieważ dzisiaj pro forma nie jest jeszcze rachunek zysków i strat ostatecznych, ale wstępnie mogę Państwa poinformować, że ten rachunek zysków i strat po stronie spółki będzie wynosił na dzisiaj jest ponad 500 000 zł, a być może ten zysk netto się zwiększy. To jest bardzo pozytywny objaw. On był możliwy do osiągnięcia dzięki ograniczeniu kosztów przez nas, ale też dzięki przyjmowanym taryfom w większości gmin oraz nowym, że tak powiem, klientom. Ja miałem okazję, w ubiegłym roku też dopuszczono mnie do głosu na jednym ze spotkań przedwyborczych na pytanie chyba pana radnego, obecnego radnego powiatu, kiedy te ceny spadną. No, jest kilka czynników, które się na to składały. Ale przede wszystkim dwa podstawowe. To jest pilnowanie kosztów, a i ponadto pozyskanie klientów, tak żeby ilość ścieków i wody była która występuje w mianowniku generalnie przy liczeniu ceny taryfowej, żeby była jak największa. Ten wynik wygląda pozytywnie i to jest bardzo pozytywne. Zresztą tak nas wczoraj rozmawiałem przy innej okazji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Należymy do takiej grupy, niewielkiej grupy beneficjentów środków unijnych, z którymi Narodowy Fundusz nie ma kłopotu. W sensie takim, że spłaca regularnie zaciągnięte pożyczki, czyli raty kapitałowe i odsetki. Tego przypada na naszą spółkę bardzo dużo, bo do spłaty nam pozostało jeszcze ponad 100 milionów złotych. I chcemy się z tego naprawdę wywiązać. On jest... Może Pan powiedzieć dokładnie ile? Znaczy nie do zrozumienia, no, bo ostatnio było to 108 milionów. 108, nie, 108, ale już mogę to podać. Czy się pomówi, to jest, ile przypada na... Dziękuję bardzo. Na koniec roku 2014, albo inaczej, na koniec roku 2015 zostanie nam do spłaty 103 885 rat kapitałowych razem z odsetkami. Natomiast na koniec 2014 mieliśmy do spłaty 109 262. Proszę zauważyć, jaka jest różnica. Do samego do funduszy wojewódzkiego narodowego mamy w tym roku spłacić no, prawie 6 milionów złotych. Ale jak mówię, no, sytuacja finansowa, płynność finansowa spółki jest lepsza i nie mamy, że tak powiem, większych zobowiązań wobec naszych kontrahentów, w tym nie zalegamy z płatnościami do wojewódzkiego narodowego funduszu. Podgórzyn wygląda
naprawdę dobrze i to jest nadzieja, jak się nic złego nie wydarzy, to jest nadzieja, że taryfę, na którą będziemy następnie przedkładali, być może będzie niższa. I to mnie bardzo cieszy, ja dzisiaj tak komunikuję, proszę mnie trzymać za słowo, ponieważ oddział Podgórzyn w ubiegłym roku sprzedaż zwiększył, przychody inaczej, przychody, czyli sprzedaż, wyniosły 6 979 000 zł, a w 13 6 741 000, czyli wpływy były większe do oddziału o ponad 200 000 zł. Koszty niewiele wzrosły, leciutko, i dlatego najważniejszy dla mnie miernik z tego rachunku zysków i strat, czyli wynik ze sprzedaży, prawda? Wpływy za ścieki, za wodę, minus koszty poniesione na realizację tych zadań, to się zamknęły na plusie. I we wszystkich oddziałach tak jest. Ale 27 000 zł. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że zamierzenia nasze w zakresie ponoszonych kosztów, jak i wpływów, jak gdyby się były prawidłowe, prawda? I w związku z tym taryfa doszacowana i tak dalej. Tak sprawa wygląda, jeśli chodzi o rachunek zysków i strat za rok ubiegły. Następnie bym chciał powiedzieć, że może przejdę do sprzedaży ilościowej. Jeśli Państwo chcecie sobie zapisać, to w ubiegłym roku na Podgórzynie sprzedaliśmy 207 209 m3 wody i kupiliśmy 157 767 m3 ścieku. Można Panie Prezesie trochę głośniej? Tak? Przepraszam, dobrze. Tak to się kształtowało w ubiegłym roku. Natomiast w tym roku za 2 miesiące w porównaniu do stycznia i lutego, przepraszam, ale powiem, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, czyli do stycznia i lutego, nie ma spadku sprzedaży wody i ścieków. Tu przy okazji mówię to, co też miałem okazję już w Podgórzynie mówić, to fakt, że podłączyliśmy, bardzo ładnie nam ta współpraca poszła z Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłkowie. Podłączyliśmy do kanalizacji i ten dom pomocy społecznej zrzuca już nam ścieki. Nie małych ilościach. Dyrektor. Na miesiąc. Wodę mają swoją, ale to wpływa, czy wpłynie w przyszłości na ilości brane do taryfy dla gminy Podgórzyn. I te wielkości są w tym roku lekko przekroczone, także idziemy w dobrym kierunku. Nie jest źle, a może i dobrze nawet, jeśli chodzi o podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przypomnę, że wspólnymi siłami z wójtami, z burmistrzami możemy wymusić na właścicielach nieruchomości podłączenie się do kanalizacji, jeśli ona jest w pobliżu nieruchomości. I tutaj będę rozmawiał z panem wójtem również, pewne sprawy sobie wyjaśnimy. My chcemy wyprowadzić na nieruchomości, przy których przebiega kolektor sanitarny,
chcemy wyprowadzić studnię na działkę. Tak, żeby pan wójt mógł decyzją administracyjną wydać nakaz wpięcia się. Ja taki jako prezes spółki nie mam takich uprawnień. Te uprawnienia leżą po stronie wójtów, burmistrzów, prezydentów, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości. Podaję artykuł 5 czy 7 ustawy o utrzymaniu czystości i tam jest nawet organy wykonawcze gmin mogą wejść z karami, jak nie wykonają tego obowiązku, mogą też dokonać w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji podłączenia zastępczego na koszt właściciela nieruchomości. W ubiegłym roku podłączyliśmy, ta ilość jest orientacyjna, ale dość bliska, chodzi o osoby. W całej spółce 1135 osób. I króciutko powiem, że w Szklarskiej Porębie 450 osób, w Mysłakowicach 233, i bardzo miła informacja, w Podgórzynie 296 osób. To jest spora liczba, gdyby chcieli przemnożyć przez ilość metrów zużywanych orientacyjnie około 3 miesięcy przez osobę razy stawka taryfowa, to daje, poprawia tą sytuację oddziału. Kowary 156, to są największe zapóźnienia, bo potencjał przyłączeniowy jest tam duży. No i Piechowice, ponieważ nie było inwestycji, nie ma już takich możliwości podłączeń. Może teraz powiem, bo to zapewne będzie Państwa interesowało, zresztą sygnalizował mi to wójt. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi wszystkich informacji udzielić. Mianowicie, ile przypada na poszczególne gminy pożyczek z Narodowego i z Wojewódzkiego Funduszu. W najlepszej sytuacji jest gmina Podgórzyn, bo pozostało do spłaty około 4,5 miliona złotych do Wojewódzkiego i mówię ogólnie, i do Narodowego Funduszu. Dlatego, że wcześniej zrealizowane inwestycje przez Podgórze, no wcześniej, przetargi były, wyłoniły wykonawców z cenami, które zapewniły, że otrzymana dotacja pokrywa aż 85% kosztów projektowania. Przypomnę, że Unia Europejska czy Fundusz Spójności zawiera umowy dotacji z dwoma programami. Najczęściej, że udziela się dotacji w wysokości 85% dla przykładu kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż ileś tam milionów euro. Ponieważ inwestycje w Podgórzynie były realizowane wcześniej, nie było tego rynku, że tak powiem, wykonawcy, bo ten Karkonoski, on też dotyczył Podgórzyna, ta inwestycja Karkonoski, system wodociągów i kanalizacji etap pierwszy, skończył się tak, że te 50 milionów euro starczyło, mimo że było zapisane 85% dotacji, ale starczyło tylko na 64%. No taką, teraz nie ma sensu komentować tego, ale taką decyzję spółka chyba za akceptację wspólników zaakceptowała, nie unieważniła przetargu i na te 36% trzeba było dobrać pożyczek w Narodowym Wojewódzkim Funduszu. Proszę mi pozwolić pogrzebać, bo chcę to podać. No może nie. Na pewno ponad 4,5 miliony chyba. Pozostałe gminy mają dużo więcej, za wyjątkiem Piechowic, które nie rozumiem.
Dla przykładu najwięcej wypada na Szklarską Porębę i na Mysłowicę. Chyba w obu gminach ponad 30 milionów spłaty do Narodowego Funduszu Inwestycji. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, proszę mi wybaczyć, ale że w kampanii wyborczej w każdej niemal gminie był temat poruszany podziału likwidacji spółki. Po to, żeby do tego doszło, bo to jest możliwe. Tylko trzeba się zastanowić, wspólnicy muszą się zastanowić o konsekwencjach. Trzeba przejąć, przejąć zobowiązania spółki przez poszczególne gminy, gdyby doszło do podziału, prawda? Ale warunków jest więcej. Musi być zgoda wszystkich, musi być zgoda, że tak powiem, naszego wierzyciela, czyli Narodowego przede wszystkim Funduszu Ochrony Środowiska. To tak w kontekście ewentualnych pytań. To co ja bym chciał na ten moment przekazać. Dziękuję bardzo. Chcę jedną rzecz dopowiedzieć, że w umowie spółki jest zapis, że spółka mogła zostać rozwiązana, muszą zostać spłacone wszystkie zobowiązania spółki. Nie ma tam, że likwidujemy i gminy przejmujemy. Po prostu w podstawowej umowie spółki jest taki zapis. Tak jest. Także jeszcze... wyjście ze spółki praktycznie jest niemożliwe. Jeszcze przepraszam. Pan dyrektor, jeśli Państwo pozwolicie, to przedstawi nasze zamierzenia w zakresie rozwoju i modernizacji na Podgórzynie. Z tym, że od razu zwracam się z prośbą do Państwa, do Pana Wójta. Myśmy przedłożyli swego czasu do każdej gminy plan rozwoju i modernizacji. To jest taki dokument wynikający z ustawy, który każde przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne musi mieć. To jest taki artykuł 21 i on mówi, że przedsiębiorstwo przedkłada do panu wójtowi, czy burmistrzowi, czy prezydentowi plan, on weryfikuje jego poprawność sporządzenia i przedkłada tylko poprawny, zweryfikowany plan. Podgórzenie w jedynej gminie stało się tak, nie będę o tym mówił więcej niż to, że odmówiono nam przyjęcia planu w ubiegłym roku, rozwoju modernizacji. Wszystkie inne gminy przyjęły. Gdyby iść tokiem, że my tego nie mamy, to w zasadzie powinniśmy wstrzymać wszystkie nakłady, bo ktoś nam, pozostali wspólnicy mogą zarzucić, że no dobrze, realizacja jest zadania, których gmina nie uchwaliła w planie. Ja mam nadzieję, że tutaj wspólnymi siłami ten plan przyjmiecie Państwo. On jest na 2014, 2020, na nim można później pracować, ale uważam, że na tyle rzeczowo i solidnie żeśmy opracowali, że nie warto przy nim grzebać, tak proszę, a przyjąć go uchwałą, bo na przykład zarzucono nam w Podgórzynie poprzednio, że on jest za długi, 2014, 2020. No myśmy go robili dlatego, że taki okres jest finansowania, dotowania z Unii Europejskiej. 2014, 2020 i nikt w innych gminach nam tego nie kwestionował. Poza tym, na tym przyjętym planie można pracować. Bo to się zmienia wszystko, prawda? W tym roku dyrektor powie, co chcemy, żeby przetarg na remont myi, to spięcie sieci w Sosnówce, co chcemy to zrobić. I dlatego liczymy na Państwa uważne i, że tak powiem, życzliwe podejście do tego planu i przyjęcie go dla dobra mieszkańców i spółki Podgórza. Drugi dokument to jest regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest to tak zwane prawo miejscowe, czyli bardzo mocne prawo, które po podjęciu uchwały o jego przyjęciu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków trafia do wojewody. Jeśli wojewoda nie ma uwag, to wtedy publikuje w dzienniku urzędowym województwa. I my mamy złe doświadczenia z nadzorem wojewody, bo tam jest
Woli pani stać? Proszę. Ja wiem, że pani mnie szacuje. Proszę. Ja pani... Ja wolę stać od pani za. Mieliśmy taką sytuację. W 13 dyrektorze chyba. A gdzieś tak. Mysłakowice przyjęły regulamin dostarczania wody do ścieków. Wojewoda zrobił go poprawnie i opublikował w dzienniku urzędowym województwa, czyli stworzył prawo miejscowe na gminie Mysłakowice. Idąc tym śladem, żeby nie wyważać otwartych drzwi, wystąpiliśmy do pozostałych gmin z identycznym regulaminem dostarczania wody i ścieków. Z prośbą o przyjęcie i tak zrobiła gmina w pierwszej kolejności Piechowice. Proszę sobie wyobrazić, że w nadzorze u wojewody ten zespół radców prawnych przy Wydziale Kontroli i Nadzoru ma przepisane nie tematy, a gminy. I ten co weryfikował Piechowice, miał uwagi i nie przyjęto regulaminu. Nie my, bo my takich nie mamy kompetencji, ale gmina Piechowice zrobiła awanturę w wojewodzie, jak to jest. Zresztą moim zdaniem miała rację. Identycznie regulamin wojewoda nie przyjmie. To uparli się, już musiał być z twarzą jakoś, i wystąpił do sądu, aby uchwałę, którą sam sprawdzał i opublikował w dzienniku urzędowym, żeby sąd uchylił. I wojewódzki sąd uchylił. Mam nadzieję, że teraz tego nie zrobi, ponieważ Kowary przyjęły pod koniec ubiegłego roku przyjęły regulamin dostarczania wody, odprowadzania ścieków i został pozytywnie zweryfikowany i opublikowany. Zresztą po tych doświadczeniach i po tej awanturze na pewno już tam będzie na szczeblu wojewody konsultowany, że nie będzie rozdwojenia jaźni. Jednak nie ten sam przyjęto regulamin, to kropka w kropkę inny się odmawia. To jest nienormalne. Zadania w ramach nadzoru powinny być tematyczne dla radców prawnych, a nie gminiarzy. Moim zdaniem, przepraszam, bo to zdaje się w skali kraju na te 17 województw, to jest taki wyjątek nasze województwo dolnośląskie. Dziękuję bardzo. Proszę pana dyrektora, może tak króciutko, bo co chcemy zrobić? Jeszcze... Może nie pytałem, a co chcemy zrobić? Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze tak króciutko w nawiązaniu do tego, co pan powiedział. W tym roku już mieliśmy w gminie pod burzem 100, bodajże 2 osoby do sieci kanalizacyjnych, ale jeszcze ten potencjał, co miesiąc przesyłamy taki dokument do urzędu gminy, które osoby się wpięły, które jeszcze są do wpięcia. I budynków, które posiadają studzienkę na swojej posesji w granicach działki, jest 145 jeszcze do wpięcia. Czyli licząc po 4 osoby tylko, no to mamy około 500-600 osób. Razy 3 metry na osobę, to stanowi około ochronę 20 tysięcy metrów sześciennych w roku. Gdyby te 20 tysięcy metrów sześciennych w roku dać do mianownika, zdecydowanie ta cena ścieków uległaby obniżeniu. No i to jest przede wszystkim rola Urzędu Gminy, żeby tych ludzi zmobilizować do tego, żeby się wpięli. To jeżeli chodzi o wpięcia. Jeżeli chodzi o wieloletni plan modernizacji i urządzeń, nowy plan przedstawiamy na lata 2015-2020. Z uwagi na to, o czym przed chwilą prezes wspomniał. W tym planie... Jeżeli chodzi o gospodarkę wodociągową, jest przewidziany remont ujęcia wody Miłków Dolny i Górny na lata 2016-2017, budowa strukturi redukcyjnej w Podburzynie, wymiana sieci wodociągowej
od potoku Myja, które w tej chwili jest remontowane do Podburzyna, czy też do Borowic, tam gdzie jest, łączy się z rurociągiem żeliwnym. Wykonanie zasilenia Sosnewki Górnej z ujęcia pomontowa droga. Wymiana sieci wodociągowej byli zryżanej i sukcesywne instalowanie wody niżej radiowej. Przy czym te lata, które są podpisane, tak jak prezes wspomniał, jest to temat do dyskusji. Niektóre rzeczy możemy przesunąć na późniejsze lata. Niektóre rzeczy możemy spróbować przyspieszyć z uwagi na to, że będzie taka potrzeba. A potrzeba taka jest, jak wiemy, my, bo w chwili obecnej już nie wydajemy warunków technicznych zaopatrzenia wodę w miejscowości Sosnówka Górna, bo po prostu tej wody już tam nie mamy. Ta woda, która jest, wystarcza dla obsłużenia tej ilości mieszkańców, którzy są na dzień dzisiejszy. W okresie letnim mamy po prostu kłopot. Bazujemy tak na granicy wydajności tego ujęcia. Stąd chcemy połączyć to, co zostało zaprojektowane. Chcemy połączyć ujęcie pomontowe drogę z ujęciem Sosnówka Górna, z automatyczną likwidacją ujęcia Sosnówka Dolna i wszyscy mieszkańcy mieliby wodę z ujęcia Chomutowa Droga, wodę z ujęcia Mały Staw, które są na Chomutowej Drodze, te oba ujęcia połączone. Woda jest, już zaraz powiem, woda jest tam kryształowa, czysta, nie wymaga żadnego sposobu specjalnego uzdrowienia. Tak jak mówiliśmy jesienią zeszłego roku, połączymy w chwili obecnej, bo te prace mogą nastąpić, no to są uzgodnienia, uzyskanie pozwolenia na budowę. To jest teren Nadleśnictwa Śnieżka. No, staramy się to jak najmniej boleśnie przeprowadzić, żeby nam to czasowo najmniej miejsca, czasu, przepraszam. No, ale to potrwa. W chwili obecnej, żeby mieszkańcy Sosnówki Dolnej nie odczuwali już uciążliwości związanych z jakością wody w czasie opadów, deszczu, tak jak obiecaliśmy jesienią zeszłego roku, będziemy łączyć Sosnówkę Dolną, Sosnówkę Górną na czas występowania opadów i złej jakości wody w Sosnówce Dolnej. Będziemy łączyć, przełączać wodę z Sosnówki Górnej dla Sosnówki Dolnej. Takie połączenie było kiedyś jeszcze za poprzednich przedsiębiorstw. Ono zostało przez Zakład Usług Komunalnych wycięte, zdewastowane. Tak naprawdę powinniśmy je odtworzyć, ale z uwagi, że wchodzimy w drogę powiatową, udało nam się dogadać, że zrobimy to jako remont. Część prac już żeśmy zrobili, czyli postawiliśmy studnię redukcyjną na ulicy na skrócie w Sosnówce. Pozostało położenie około 220 metrów rurociągu i to się odbędzie najpóźniej w miesiącu kwietniu. Także po miesiącu kwietniu miejmy nadzieję, że już w momencie opadu będziemy przełączać Sosnówkę Dolną na Sosnówkę Górną i ludzie nie będą odczuwali uciążliwości związanych z tą wodą. Również w tym roku to, co chcemy zrobić, to tak jak prezes wspomniał, ujęcie na Myi. Rozstrzygnęliśmy przetarg i do miesiąca lipca będzie wykonane. Wiąże się to z tym, że przede wszystkim większa ilość wody, którą pozyskamy tutaj, po chwili obecnej nie mamy żadnej rezerwy dla Podgórzyna, Staniszowa i Marczyc. Wszystko, co bierzemy, to bierzemy z ujęcia Mały Staw. W momencie, kiedy weźmiemy wodę z ujęcia Myja, będziemy mogli część wody sprzedać Karpaczowi z ujęcia Mały Staw, które jest podłączone i w okresach świąteczno-wakacyjnych Karpacz kupuje od nas tą wodę i to są dodatkowe przychody dla oddziału Podburzynia. Również w tym roku chcemy zmodernizować aparaturę kontrolno-pomiarową i automatyki na oczyszczalni w Marczycach, które tak naprawdę już od wielu, wielu lat nie pracuje tak, jak powinno pracować. Stąd te wszystkie zadania, o których mówię, zostały ujęte w tej taryfie, która jest i nie będzie miało to żadnego wpływu na zmianę ceny dla odbiorcy. To tyle, jeżeli Państwo mają jakieś pytania. Chciałbym jeszcze coś dołożyć. Inwestycja w połączenia z drogą pomontową i Sosnówki też ma bardzo duże znaczenie, ponieważ to, co będziemy w najbliższym czasie też na sesji uchwalać, czyli planu zagospodarowania dla Góry Czoła i okolic w Sosnówce. Są inwestorzy, którzy chcieliby na przykład budować hotel, miałem rozmowę z jednym w Sosnówce koło tak zwanego okrąglaka, i zostały już zaopatrzenia w wodę.
Czyli suma summarum, zamiast czerpać korzyści, no niestety zostaną zobowiązani do prowadzenia własnej studni. Także myślę, że ta inwestycja to jest nawet jedną z priorytetowych, żebyśmy mogli w tamtym rejonie nadal zapewniać dostawę wody, a przez to po prostu inwestycje od gazu, to znowu taryfa pójdzie w dół, bo nam się bardziej rozkładają koszty stałe. Czy będą jakieś pytania? Może pan sołtys ma? Dzień dobry państwu, nadaję kibicę na ten temat. Skoro jest tak dobrze, panie prezesie, to dlaczego ciągle mamy taką cenę, a nie inną? Tym bardziej, że biorąc pod uwagę to, że co pan ostatnie dwa lata będąc pełnią, znaczy jeżeli jest pan prezesem, cały czas obiecuje nam podłużenie, że już kolejna taryfa będzie mniejsza. W tym roku po jakichś tam perturbacjach taryfa została na tych samych stawkach. Ja mam takie pytanie właściwie, czy też uwagi do tego. Gdzie jeszcze podłużenie można szukać oszczędności w tym względzie? Czy jakiej podejmę działania tego, co państwo, panowie dwaj powiedzieli? Ja tylko podam na przykładu to, co z mojego podwórka w Marczycach. Corocznie w okresach intensywnych opadów deszczu nasza sieć kanalizacyjna jest zalewana. Dzień w dzień, jakby opady tylko pójdą i studzienki wybuchają. Pomimo usilnych starań tych ludzi, którzy pracują w oddziale i próbują oczyszczać, no nic tego nie da rady. Nie wiem, jaka jest przyczyna. Czy ta średnica tej kanalizacji, czy też oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie przyjmować, ale niestety tam jest trudno policzyć tych metrów sześciennych, ile tej kanalizacji wybija i wylatuje, ale to są potężne straty. I ja wiem, że może coś tam robicie, ale efektów na razie nie widać. W tym roku prawdopodobnie w maju, w czerwcu to samo będzie. Na pewno ja państwu zrobię zdjęcia i prześlę i za każdym razem będziecie o tej sprawie wiedzieli. A jeżeli chodzi o jeszcze moją miejscowość, to powiem tak. U nas pod Kapliczki w kierunku na Ciepice buduje się tak zwane małe osiedle. Ono już w tej chwili jest 4 domy, powstaną jeszcze 4. No i niestety nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji. Trzeba by było pomyśleć. Nieduża jest odległość od drogi powiatowej biegnącej przed Marczycę, gdzie jest kanalizacja, żeby pociągnąć studzienkę jedną kanalizacyjną wybudować, żeby mogły te wszystkie 8 budynków, część już zbudowanych, a część, które w planie budowy, że mogłyby się podłączyć. Bo na razie to oni robią we własnym zakresie to oczyszczalnie ścieków te domowe. No, to my, oni tracą, bo wielkie koszty, a my nic z tego nie mamy. Po prostu takie do przemyślenia. Dziękuję bardzo. Wybijania też ścieków. Powiem, jeżeli chodzi o wybijanie tych ścieków, ja myślę, że w tym roku już sytuacja diametralnie ulegnie zmianie, bo wypinaliśmy w pusty uliczne. Czasem mówiąc, ulica Żołnierska miała powpinane w trakcie inwestycji wygorywania kanalizacji, miała powpinane w pusty uliczne, jeszcze nie wszystkie są wypięte, do kanalizacji sanitarnej. Tego przepisy zabraniają, ale tak się kiedyś zrealizowało inwestycje i wykonało się takie rzeczy, że tu jak pan wyjdzie na ulicę, nie wpięło się do kanalizacji deszczowej, tylko wpięło się do kanalizacji sanitarnej i w momencie intensywnych opadów deszczu projektant nie przewidział, że będą wody deszczowe płynęły tym kanałem i ta średnica kanału po prostu nie wystarczała. No znaczy tak tego nie ma. Jest to spływa. Stąd spływa do pompowni w Podłużynie. Pompownia w Podłużynie główna przepompowuje to do Marczyc, studzienka rozprężna jest i dlatego wybija w studzienkach, bo po prostu nie jest w stanie takiej ilości odebrać. No ale to były, że tak powiem, błędy inwestycyjne w trakcie wykonywania inwestycji, że tak się stało, a nie inaczej. My to wypinamy, to samo dotyczy Sosnówki. W Sosnówce zadymiamy Sosnówkę sukcesywnie cały czas i, że tak powiem, wyłapujemy tych ludzi, którzy wpieli rynny, wody z drenaży budynków do kanalizacji sanitarnej, bo tam nie ma kanalizacji deszczowej. Tym, których łapiemy, proponujemy zawarcie umów ugody i bodajże, jeżeli się mylę, to w ubiegłym roku było to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ludzie zapłacili z tego tytułu, że wpięli się ze ściekami deszczowymi do kanalizacji sanitarnej. Także cały czas, że tak powiem, idziemy w tym kierunku, żeby pozbyć się wód deszczowych, bo to wody deszczowe są, tak powiem, sprawcą całego nieszczęścia, jeżeli chodzi o wybijanie tej kanalizacji. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę, pan Kuśmierz. Ja chciałem zapytać, bo skoro pan mówi, że będziecie przypinać schomontowego do
umieścić i to już zapewni ciągłość tej wody. Trzymacie panowie w planach rozbudowę sieci wodociągowej? Czy to już nie wchodzi w grę? To znaczy sieć wodociągowa tam będzie około 1000, jeżeli jak pamiętam, 1500 metrów do położenia rurociągu, żeby spiąć hamutową drogę z ujęcia Sosnówka Górna. No i to jest na dzień dzisiejszy, tak? To jest na dzień dzisiejszy, to jest czyli koszt około 1 000 000 zł. Czyli tutaj dołu, żeby dopiąć jeszcze te pozostałe budynki, które mają studnie albo są w planach budowy, są zdani na budowę własnej studni. Skoro pan mówi, że będziecie mieć taki przykład, żeby ktoś wpinał się w ścieki, no to chyba też będzie żądał, żeby doszła ta woda. Ścieki nie ma. Ścieki mamy taką możliwość, zgodnie o porządku, zgodnie z ustawą o porządku i czystości gmina, ma możliwość gmina egzekwowania tego, żeby się wpiąć tam, gdzie jest sieć kanalizacyjna. W wodzie jest sytuacja taka, że nie możemy nikogo zmusić do poboru wody. Czyli niejednokrotnie bywa to tak, że położy się dużą inwestycję w wodę, a biorą tylko nieliczni wodę, bo nie muszą pobierać wody. To pan decyduje jako odbiorca, czy chce pan korzystać z tej wody, czy też nie. W ściekach jest sytuacja inna, że musi pan rzucić się. No, dziękuję. Proszę. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę. Tylko krótkie pytanie. W Staniszowie są jeszcze jakieś rezerwy, żeby można w następnej inwestycji podłączać pod wodociąg? W Staniszowie tak, nie ma żadnego problemu. Rozumiem. I Górny i Dolny Staniszów? Górny i Dolny, ja chciałem przypomnieć tylko, że kilka lat temu przerobiliśmy układ hydrauliczny, jeżeli chodzi o zasilanie Staniszowa, bo tu, gdzie jest w okolicach pałacu, cała ta góra, te nowe osiedle, które na górze stoi, oni notorycznie nie mieli wody. Myśmy przerobili ten układ, w tej chwili jest tam śnieg, i ze Staniszowem nie ma żadnego problemu. Idzie to znaczyć, stąd remont ujęcia myja, żeby tej wody, mieć rezerwę wody jeszcze na przyszłe lata. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, Panie Prezesie, w jakim okresie ten Dom Pomocy Społecznej Gminkowy został podłączony do kanalizacji? Bo tam straszne metry sześcienne w miesiącu szły, tak? 1 lutego. W tym roku. A jeszcze zaraz mam takie pytanie. Gdyby w weekendu coś się działo poważnego, jakiś telefon są gdzieś jakieś... Do kogo mamy to zgłaszać, takie awarie, jak są w weekendzie, nie? Bo my nie wiemy, po prostu nie wiemy. Na każdym jest tutaj, że telefon alarmowy podany, ja nie chciałbym skłamać, ale na rachunku za dostawę wody powinien być telefon alarmowy. Jest tylko należne zgłoszenie, to jakby mamy szukać rachunku. Na oczyszczalnię ścieków, można sobie wcześniej zapisać, jest tam i na oczyszczalnię ścieków jest. Nie, no proszę nam podać w tej chwili, my sobie tu zapiszemy. Nie, to jest, dyrektorze, ja przepraszam, to jest bardzo ważne tak. Pytanie i my tu, w tym tygodniu dzisiaj już wyślemy. Znaczy ja powiem już, który telefon, i to jest brygadzisty, który zawsze pan Grzegorz Kowalski, który jest z Podwórzyna, proszę zapisać, 506 Grzegorz Kowalski. Grzegorz, tak, 506, 190, 183. Tak, i o każdej porze. Dziękuję bardzo. To tak na szybkiego dodam. Tak jest. To na szybkiego, bo podamy wszystkim. Każdy brygadzista, kierownik szczególnie i główny specjalista mają telefony służbowe i muszą odbierać telefony. I podamy tych osób też numery telefonu. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Michałowski. Ja mam dwa pytania. Pan profesor mówił, że w zeszłym roku zamknęliśmy nasz oddział, zamknął sytuację. Sytuacja jest, znaczy rok finansowy został zamknięty na plusie, natomiast chciałem się dowiedzieć, jaka jest ogólna sytuacja finansowa oddziału. Nie jest tylko z zeszłego roku. I jakie są planowane, w jakiej ilości są planowane spłaty zobowiązań dotyczące naszej gminy? Chodzi o ten rok. Już. Tak, pan
ale jeszcze, ponieważ powiedziałem panu sołtysowi z Marcy Wszystkiego, więc ja bardzo bym prosił, wydaje mi się, że ja nigdy nie wycywałem, natomiast przekazywałem informację bardzo ostrożną, że, przepraszam, zapis, że jest nadzieja. Tak dzisiaj też mówiłem, że jak się nic nie... Znam takie powiedzenie, ale tu rozmawiam poważnie. Jak się naprawdę wszystko utrzyma na tym poziomie, który na dzisiaj mamy, bo jeszcze nie mówiliśmy o Spiżu, który się ma wydaliśmy warunki, ma w kwietniu się podłączyć. Także tych odbiorców przybywa i powinno to iść w dobrym kierunku. Także no, tak to wygląda i podawałem konkretne cyfry. No, ja nie wiem, jak Państwo bierzecie. Nie jest to tak różowo do końca. Podałem zgodnie z tym, co jest na dzisiaj. Tak bardzo bym prosił tak to rozumieć. Chcemy, że tak powiem, żeby spółka była na plusie i ceny krajowe. To o tych warunkach też mówimy. Kiedy zostanie? No, na taryfę mamy. Przy następnej taryfie, czy woda, czy ścieki, czy łącznie, jedno i drugie, to bym powiedzieć. Ale taryfę mamy do końca roku, prawda? Ja przepraszam. Generalnie sytuacja oddziału Podgórzyn z lat poprzednich w stosunku do innych oddziałów to jest porównywalna z Piechowicami i jest najlepsza. Tak można by mnie powiedzieć. Bardzo ważną rzecz chciałem przy okazji tych pytań powiedzieć, że ja nie wiem, panie wójcie, nie pamiętam, myśmy współpracowali z gminą, to chyba jeszcze przed wyborami było, ale ta współpraca z obecnym wójtem bardzo dobrze nam się też układa i mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się, że bez problemu ta aglomeracja zostanie przyjęta przez Urząd Marszałkowski. A są zapytania, ale co chciałem powiedzieć? W kontekście do tych podłączeń. Krótko powiem. Jest nas w skali kraju weryfikacja aglomeracji. Nie tych miejskich, tylko kanalizacyjnych. Ponieważ NIK zrobił kompleksową kontrolę w Polsce i stwierdził, że aglomeracje są za duże. A w związku z tym nie zostaną spełnione warunki efektu ekologicznego, bo nie przypada tam 90 albo 120 osób, równoważnej liczby mieszkańców na kilometr sieci i tak dalej. Jeśli one się zostaną zatwierdzone i zmniejszone, mamy takie przypadki na spółce, dokładnie nie pamiętam w którym, ale będą trochę zmniejszone, to będzie oznaczało, że gospodarka ściekowa na terenach, nawet zabudowanych, ale poza aglomeracją, należy prowadzić w oparciu o szamba bezodpływowe lub oczyszczanie ścieków. A w związku z tym projekcianci czy inwestorzy domów jednorodzinnych czy wszystkich innych, jeśli plan przewiduje czy studium, że tam jest i będzie decyzja wójta, że o warunkach zabudowy będzie pozytywna, to na pewno wójt już będzie w tych warunkach zabudowy określał, że gospodarkę ściekową należy rozwiązać w oparciu albo o szambo bezodpływowe, albo w oparciu o oczyszczalnię przymusową. Już nikogo nie można przymusić, żeby gdzieś tam ciągnął ciągi odcinek kanalizacji. To ja dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę mi się powiedzieć. O tym wyniku to mówiłem, tak? Z lat poprzednich nie mam dzisiaj, ale on był najlepszy ze wszystkich oddziałów i był albo naprawdę minimalny minusie. Na minusie to było 200 tysięcy. Porównałem do innych oddziałów, które były.
I chodzi jeszcze, pytanie dotyczyło planowanych spłat w tym roku dotyczących naszej gminy, jak to wszyscy. To znaczy, spłaty to, ja zaraz znajdę, ewentualnie Panie Przewodniczący, jak są... Może proszę Pana sobie spokojnie. Dobrze, dobra, zaraz. Ja mam takie pytanie dotyczące inwestycji na Myli, która będzie się chyba mnie interesuje. Chciałbym wiedzieć przede wszystkim, jaka to będzie inwestycja w zakresie skali. Czy to będzie powiększenie obecnie istniejącej infrastruktury, która tam się znajduje na tej ścieżce. I teraz mam drugie pytanie, jak zostanie z tamtego miejsca poprowadzona woda niżej. Rozumiem, że po istniejącym wodociągu, ale też wiem, że były plany kiedyś realizowane projekt przez spółkę architektoniczną z Kotulicą o zmodernizowanie w tamtym rejonie sieci wodnej. I teraz czy to będzie modernizowane, czyli to będzie następstwem tej modernizacji tego ujęcia, będzie właśnie dalszym etapem będzie modernizacja tej sieci, czy to będzie poprowadzone po tej sieci starej, bo jeśli tak, no to mam też takie pytanie, bo wiem z nieoficjalnych źródeł, że tam część tego wodociągu jest jeszcze z rur azbestowych i chyba prawdopodobnie nie nadaje się do użytku. Azbestowe co będzie. Tak. I kolejne moje pytanie, dlatego że tutaj rozumiem, że są przeprowadzone inwestycje już na terenie całej gminy i mam takie pytanie, czy te inwestycje nie wpłyną w dalszym etapie, czyli mniej więcej kiedy my podejmiemy teraz uchwałę, że do 31 grudnia zostaje ustalona kwota października, kwota stawki za wodę, czy ona nie wzrośnie, czy mamy tą gwarancję, że ta kwota nie wzrośnie po tym 31 października, dlatego że tak jak Pan Prezes wcześniej powiedział, kiedyś w jakimś tam etapach inwestycji miało być zwrot 85% kosztów, doszło do 65% i potem będziemy dalej pokrywać koszty ewentualnych modernizacji tych sieci wodnych i kanalizacyjnych. Tak, to są moje pytania. Jeszcze tylko sprostuję. Ta uchwała, którą podejmujemy, to jest uchwała o dopłatach. Nie o stawce, tylko o dopłatach. Ale do stawki już określonej, tak? Stawka obowiązuje tak, do końca. Tak. Jeżeli chodzi o remont ujęcia, to ujęcie, remont zamknie się w ogrodzeniu, które istnieje w chwili obecnej, czyli będzie to stricte remont z odtwarzaniem tego stopnia wodnego, tych murków oporowych, rozebraniem tego budynku, zielenią, nasadzeniem zieleni, ogrodzeniem tego terenu, wymiana częściowej infrastruktury wodociągowej zasób, która tam jest. Na tym będzie polegał remont, także nie wykroczy poza to. Tak będą takie kosze z rumuszem skalnym zrobione. No to jest zgodnie z uzgodnieniem z Regionalną Zarządem Gospodarki Wodnej. Oni ten projekt uzgodnili, ten remont się odbywa na podstawie projektu uzgodnionego przez nich. Jeżeli chodzi o rurociąg w tym wieloletnim planie, który złożyliśmy na lata 2015-2020, jest przewidziany do wymiany. W chwili obecnej, tak jak mówię, tylko będzie ujęcie modernizowane bez ruszania tego rurociągu. Nowy rurociąg będzie po trasie starego rurociągu uszedł, czyli w tej drodze leśnej. Nic się, jeżeli chodzi o trasę, nie zmieni. Zmieni się tylko materiał, tak? Z azbestywacją polega na żeliny bądź PR. To tyle w tej kwestii. Jeżeli chodzi o te remontowe rzeczy, o to, co Pan zapytał, to nie każda tego typu inwestycja nie przekłada się bezpośrednio na cenę wody i ścieków, bo od tego liczy tylko amortyzacja, tak? Praca z amortyzacją, czyli w tym wypadku, jeżeli budujemy coś, to jest 2,5% w stosunku rocznym, bierzemy tylko do kosztów. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja sądzę, że nie pełnej informacji Panu udzielę, ale ja na biuro rady doszlę. Teraz mam te. Podam, ile w ogóle na podwórzu przypada do spłaty. Dokładnie już. 4 660 tysięcy złotych. Nie mogę porównać z drugiego zestawienia, w jakim okresie ta pożyczka, te 4 600 w jakim okresie jest spłacana. Czyli nie podam dzisiaj, bo nie ma materiału.
ile jest raty kapitałowej do spłaty, a ile odsetki wnoszą. Ale to na pewno przekażę na ręce pani przewodniczącej, pana Wójta, czy przekazano panu. Przy okazji, ja nie znam treści uchwały i nie musiałem znać treści uchwały o dopłatach. Myślę, można coś powiedzieć, pani przewodnicząca. Często, bo jesteśmy też w innych gminach, podnoszony jest temat dopłat do działalności gospodarczej. Nie wiem, czy to dzisiaj akurat się tym zajmujecie, ale podam przykład, może już wiecie. 25 lutego gmina Mysłakowice podjęła uchwałę, że do działalności gospodarczej przestaje dopłacać dyrektorze, tylko do ścieków, do wody nie było dopłaty, do działalności gospodarczej, pamiętam. Przestaje dopłacać 6,66 m3. Dlaczego tak się, ja nie chciałbym komentować, ale każda to jest polityka regionalna, że tak powiem. Rad gmin, prawda? I tutaj my żadnego wpływu nie mamy, bo to jest od państwa zależy wszystko. Nie musicie nas o nic pytać, jeśli chodzi o dopłatę. Ale ja też mam informację, którą warto państwu przedstawić, bo panu burmistrzowi, wójtowi panu przedstawiałem, wójtowi, ile w poszczególnych gminach idzie na dopłaty w rozbiciu na grupy taryfowe i w porównaniu do podatku, jaki my płacimy do gminy. To jest na podróżnie chyba nie jest, proporcje są prawidłowo zachowane. Ale zaraz już tych materiałów jest dużo i zrobił mi się mały bałagan, ale zaraz państwu to podam. Jak to się skończy, bo to zawsze jakiś niepokój wywołuje, ale moje prywatne zdanie jest takie, że jest to dobry kierunek ze strony gminy. Już nie będę mówił, w której gminie to mówiłem, ale mówię tak, no dobrze, chcecie dzielić, likwidować spółkę. Z uwagi na to zachodzi pytanie, na ceny. No wiadomo, że na podziale ceny się niewiele zmienią taryfa, bo amortyzacja będzie występowała przez 40 lat, prawie konstans w taryfie. Podatek też będzie musiał płacić do gminy, albo nie będzie przychodu. Natomiast my do gmin płacimy, oczywiście później kompensujemy z dopłatami. Na przykład w Praskiej prawie 2 600 000. Podatek od nieruchomości. Ja mówię, pokażcie mi podmiot gospodarczy na gminie Praska Poręba, który wam tyle płaci podatku od nieruchomości. Podobnie na Mysłakowicach. Jest tam osada Śnieżka, bardzo ładny obiekt pobudowała, apartamenty i to idzie z rozmachem, sprzedają, ale w ubiegłym roku, w grudniu, gmina dopłaciła około 50 tysięcy, to działalność. Bo tam nie wiem, czy państwo wiecie, jest taka zasada, zresztą to nie jest tajemnica, po stronie internetowej osady Śnieżka. Sprzedaje się apartamenty, ta firma, spółka zagraniczna, podpisuje umowę, że właściciel tego apartamentu ma przez miesiąc do swojej dyspozycji ten apartament, a przez 11, mogę się mylić o tam miesiąc, dwa, daje do dyspozycji tej spółce, osada Śnieżka, żeby ona sobie kręciła biznes na tym apartamencie, ale gwarantuje ta spółka, że przekaże tam jakieś zyski właścicielowi. No i pan skarbnik był trochę zaskoczony. I chyba, oczywiście bez jakiegokolwiek mojego wpływu, ale chyba przeanalizowano i do działalności gospodarczej gmina Mysłakowice przestała dopłacać. Podburzynie, ja nie wiem, panie wójcie,
czy chyba się nie mylę, jest dość prawidłowa relacja między naszym podatkiem a Państwa dopłatami. Coś tam powinno zostawać z naszego wymiaru rocznego podatku, bo wynosi ponad 1 400 000, a dopłaty nieco mniej. Także to już od Państwa naprawdę zależy, jak do tego tematu podejść. Tak sprawa wygląda. Dopłaty można przypomnieć, uchwalać do jednej grupy, do wszystkich grup, do wybranych grup. Nie można robić podgrup. Wszystko musi być w nawiązaniu do taryfy obowiązującej i nazwy tych grup. Dziękuję. Jeżeli nie ma, to bardzo serdecznie chciałabym podziękować za przybycie, za różne informacje. Myślę, że będziemy się jeszcze w tej sprawie spotykać. Dziękuję. Kolejnym punktem prosimy o prezentację lokalnej grupy działania partnerów w Waszych grupach. Podsumowanie dotychczasowej działalności i nowych w perspektywie 2017. Dzień dobry, nazywam się Anna Kuchka. Przyjechałam ja, nie pani prezes, ponieważ pani prezes dzisiaj wyjechała do domu Marszałkowskiego. Dowiedzieć się, jakie są szanse dla naszego regionu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez lokalną grupę działania z regionalnego programu operacyjnego w nowej perspektywie programowej. Więc ja postaram się ze swojej strony podsumować bardzo szybciutko to, co udało nam się dokonać przez ostatnie lata działalności w poprzedniej perspektywie programowej. Postaram się jak najszybciej, jeżeli będą jakieś pytania, to najwyżej będziemy do niektórych slajdów czy rzeczy wracać, ewentualnie mogę odpowiadać na pytania na bieżąco, jak Państwu będzie wygodnie. To są, te pierwsze slajdy mają Państwo na tych materiałach wydrukowanych, które Państwu dałam. Lokalna strategia rozwoju 2009-2014. W rzeczywistości, znaczy program był nazwany 2007-2013, 2009-2014 to był okres realizacji tej lokalnej strategii rozwoju w ramach poprzedniego okresu programowania. W ramach naszej działalności były ogłaszane konkursy na dotacje w ramach czterech działań: odnowa i rozwój wsi, małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. To były kierunki działalności, kierunki wydatkowania pieniędzy, o które mogli Państwo, czy mogły samorządy aplikować do nas, znaczy za naszym pośrednictwem do Urzędu Marszałkowskiego i do Agencji Rozwoju. W ramach działalności również prowadziliśmy szkolenia i spotkania, aktywizacja ludzi, wyjazdy promocyjne. Naprawdę bardzo dużo. W latach 2009-2014 zorganizowaliśmy ponad 50 wyjazdów promocyjnych, łącznie wydając na to 15 000. To jest siła współpracy. Po prostu udawało się dogadywać między sobą producentów. Nie jechali pracownicy biura, tylko jechali producenci czy gestorzy, którzy mieli promować nas, region. W jednym aucie my na przykład tylko pokrywaliśmy koszty dojazdu, ponieważ zaraz Państwu też pokażę, jako mała lokalna grupa działania też mieliśmy dość skromne środki na promocję. Działalność odpłatna, którą również się zajmujemy, organizujemy wizyty studyjne. Te 26 przyjętych wizyt to jest stan do 2013 roku. Bez wyliczenia 14 godzin, już 15 roku przyjęliśmy dwie. Organizacja i współorganizacja wydarzeń na terenie lokalnej grupy działania. Tutaj również tą tabelkę Państwo mają. To są środków na działania przez te wszystkie lata oraz na samym końcu zbiorczo. I teraz tak w sumie, to tam Państwo
tak ogólnie. Ogłosiliśmy 9 edycji konkursów. Ostatnia edycja była ogłaszana we wrześniu zeszłego roku. W tym łącznie 24 konkursy na poszczególne działania z tych czterech grup działań, o których mówiłam. To są środki w podziale na gminy, jak zostały rozdzielone, jak zostały przyznane w tym poprzednim okresie programowania. I od razu wyprzedzając pytanie, dlaczego jest dysproporcja pomiędzy poszczególnymi środkami, to zależy tak naprawdę od dwóch czynników. Pierwszym czynnikiem jest poziom aktywności samej gminy oraz mieszkańców, jeżeli chodzi o aplikowanie do środków, ponieważ to nie były przyznane limity na poszczególne gminy, tylko były otwarte konkursy organizowane, do których gminy członkowskie. Tak, to może właśnie jak się uszy ten, jak się uszy. Nie, bo to trzeba tu. Ten kabel nie styka, bo już po prostu zauważono wcześniej, dlatego tak to kablem. Niech tak będzie. Jeżeli chodzi o te dysproporcje, to zależy od aktywności mieszkańców, aktywności samorządów, a także od, żeby już też nie mówić, że na przykład dane samorządy są za mało aktywne, od sytuacji finansowej gminy. Ponieważ najpierw trzeba wyłożyć własne środki, dopiero później Unia oddaje na zasadzie refundacji. Tutaj, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy z tak zwanej puli na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, my również pozyskiwaliśmy z innych źródeł projektów współpracy czy z innych programów środki. To są pieniądze, które przez te lata wydaliśmy na działalność promocyjną. I tutaj mają Państwo w liczbach podane rzeczy, co zostało wydane. Część z materiałów mamy Państwo przed sobą, to są materiały wydane pod koniec zeszłego roku w ramach projektu współpracy. Tutaj są środki, które udało nam się pozyskać dodatkowo poza programem rozwoju obszarów wiejskich, czyli poza liderem, z którego środki mieliśmy zagwarantowane. Pozyskiwaliśmy dodatkowo, ponieważ pewne pomysły, inicjatywy, które przychodziły nam do głowy, nie były możliwe do realizacji ze środków, które mieliśmy ogólnie przyznane, więc aplikowaliśmy o środki kolejne. Również obecna lokalna strategia rozwoju będzie wielofunduszowa. Tutaj, jeżeli chodzi o składki członkowskie gmin partnerskich, jak wygląda sytuacja na przestrzeni lat i jakie są składki roczne. Tutaj to również mają Państwo na tej ostatniej kartce zbiorczo potraktowane nasze inicjatywy dodatkowe, poza tym głównym trzonem działalności lokalnej grupy działania. Podstawowe działanie nasze to jest ułatwienie Państwu aplikowania o środki zewnętrzne, ogłaszanie konkursów na te środki, które są przez nas rozdysponowywane. Oczywiście wszystko w ramach otwartych konkursów, do których mogą Państwo aplikować, oraz działalność szkoleniowa i doradcza. To jest główne działanie lokalnej grupy działania. Natomiast my poza tymi głównymi działaniami podejmowaliśmy szereg innych inicjatyw. Nie będę po kolei wszystkich omawiać, będą tutaj zaraz na slajdach, na migawkach, bo byłam poproszona o jak największe streszczenie wypowiedzi. To jest jeden z materiałów pierwszych promocyjnych, jaki został wydany w ramach lokalnej grupy działania. Tutaj już jest pokazana część inicjatyw, które były prowadzone, to były otwarte pracownie, czyli umożliwienie i ludności, która tutaj mieszka oraz turystom spotkania się z twórcami lokalnymi w ramach warsztatów, pokazów, żeby zapoznać się z lokalnym produktem i z tradycją oraz dziedzictwem, nie tylko kulinarnym, przede wszystkim kulturowym.
Skarbiec Buchagów, galeria produktu lokalnego, to jest sklep z produktem lokalnym znajdujący się w Karpaczu, prowadzony przez nas. Przez pierwszy rok funkcjonowania mieliśmy na niego dotację z FIO, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, bo na to napisaliśmy projekt, natomiast obecnie sklep nadal funkcjonuje w ramach działalności odpłatnej. Pokażę też Państwu zdjęcia z wewnątrz. Festiwal Ducha Gór przez 2012-2013 to był Festiwal Ducha Gór, w 2014 roku również największa inicjatywa, 2012-2013 to był Święto Ducha Gór, 2014 zrobiliśmy w końcu Festiwal Ducha Gór. Ogromna inicjatywa, również gmina Podburzyn była zaangażowana w organizację i również na terenie gminy Podburzyn miały miejsce wędrówki po krainie Ducha Gór. I wydaliśmy również grę edukacyjną Tajemnice Krainy Ducha Gór, na podstawie której są opracowywane wędrówki, które mają na celu pokazanie miejsc nieoczywistych, do których sami turyści najczęściej się nie wybierają, bo czasami idą na Śnieżkę, a już zapominają o wodospadach na terenie gminy Podburzyn, tak? Czy o Jodówce w Przesiece i w Porowicach i o Podgórnej w Przesiece. No i oprócz tego spotkania z twórcami czy z osobami związanymi z lokalnym rękodziełem czy tradycjami w regionie. Tutaj jest ulotki reklamowe dotyczące skarpetu Kałów, jeszcze znajdującego się w regionie dużo wtedy. Tutaj w Muzeum Etnograficznym, zostaliśmy zakupieni do zdjęć w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, bo zostaliśmy w 2012 roku zaproszeni właśnie z warsztatami, ponieważ Muzeum Etnograficznym bardzo się spodobała ta inicjatywa, to co my robimy i to, że sklep i ta nasza współpraca z producentami jest oparta na tradycji z regionu. To tak wygląda z zewnątrz, nasz skarbiec, a tak wygląda obecnie w środku. To pełen skarbów. Tutaj gdzieś tutaj, ponieważ my, tak jak powiedziałam, w sumie było ponad 50 wyjazdów zorganizowanych naprawdę za niewielkie pieniądze, bo za 15 tysięcy to jest niewielkie środki, ale udało nam się dzięki temu, że byliśmy w projektach współpracy, w ramach których już te wyjazdy promocyjne były zagwarantowane, były sfinansowane. Również przez to, że mamy bogaty asortyment, ciekawych ludzi jesteśmy w stanie zgromadzić. Byliśmy zaproszeni jako reprezentanci województwa dolnośląskiego, tak, przez Urząd Marszałkowski na przykład do Brukseli. Również w tym momencie byliśmy po prostu opłacani i to nasi producenci wtedy wyjeżdżali, nie pracownicy biura na zagraniczny wyjazd. Proszę tutaj, kiermasz adwentowy w Brukseli i my reprezentowaliśmy Dolnośląsk, tak? Czyli lokalna grupa działania i ludzie z naszego terenu. Tutaj również inne wyjazdy promocyjne. Bierzemy udział w Europejskich Nocach Muzeów razem ze skarbcem, a także bierzemy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Tutaj zdjęcia dźwigarki z warsztatów. Tablice informacyjne to na pewno Państwo kojarzą z naszych unii członkowskich. Tajemnice Krainy Ducha Gór to, tak jak mówiłam, wydanie gry edukacyjnej. Ja tylko dodam, że ta forma pozwoliła nam uchwycić to, co jest dla nas takie ważne, że poza zabytkami, które znajdują się, czy atrakcjami, które się znajdują w przewodnikach, na stronach internetowych, zawsze nam brakowało informacji na temat właśnie tradycji, ducha tych ziem, kultury tych ziem. I tej grze udało nam się to już umieścić. Te kolejne realizacje, przy których braliśmy udział, w sensie byliśmy współorganizatorem. Kiermasz adwentowy, Mała Wielkanoc, dożywi się Święto Pierników, Pałac i Głównica. Wspieramy także edukację regionalną w postaci konkursów wiedzy dla szkół dotyczących wiedzy o regionie. W 2012 roku
Zorganizowaliśmy własny konkurs fotograficzny w 2013 i przez dwa lata jako fundujemy nagrody w postaci przewodników i produktów lokalnych w konkursie fotograficznym Nogin Jeleniogórskich Zobaczyć Ducha Gór. Udało nam się również stworzyć portal turystyczny Kraina Ducha Gór, który jest także do pobrania na telefon komórkowy w postaci aplikacji. Aplikacja jest bezpłatna, można z Google Play i z App Store pobrać. Portal jak najbardziej działa. Ma za zadanie, jeżeli chodzi o aplikację, że nas znajdzie i poda nam atrakcje turystyczne, które są w okolicy. Bije się w pierś. Wiem, że jeszcze nie ma tam wszystkiego wprowadzonego, ponieważ materiału jest bardzo dużo czasowo, bo jesteśmy tylko dwie i przy takim ogromie zadań. Jeszcze nie wszystko udało się wprowadzić, natomiast na pewno przed sezonem letnim już będzie domknięte zupełnie. Tak wygląda aplikacja na telefon. Naprawdę zapraszam do pobierania, jest zupełnie bezpłatna, działa bez zarzutu. Aplikacja i ten portal turystyczny pojawiły się jako uzupełnienie przewodnika, bo jest też wydany przewodnik w dwóch częściach. Niestety już się rozszedł. Zmniejszyliśmy nakład przewodnika papierowego właśnie po to, żeby zaoszczędzić pieniądze na portal turystyczny i na aplikację na telefon. Stwierdziliśmy, że to jest wyjście do ludzi dużo praktyczniejsze i do większej ilości ludzi uda nam się dotrzeć, bo zawsze nakład papierowy będzie ograniczony. Tutaj pierwsze plakaty ze Święta Ducha Gór. O wędrówkach już chwilę powiedziałam. To jest, wędrówki są skierowane do wszystkich, którzy mają ochotę wziąć w nich udział i jak najbardziej będą organizowane w tym roku ponownie w lipcu. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Udział w wędrówkach zawsze jest bezpłatny. Wiąże się ze spotkaniem z jakąś ciekawą osobą, z naszych producentów, z ogniskiem, a przede wszystkim z tym, że pokazujemy szlaki, o których nawet część z nas mieszkających tutaj na terenie po prostu zapomina. Dzień otwartych pracowni, to udało nam się zorganizować w 2012 roku w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z FIO, kiedy budowaliśmy markę lokalną i skarbiec. Zapraszaliśmy wtedy 200 osób ponad wzięło w tym udział, zapraszaliśmy chętnych do miejsc, w których można zobaczyć odnawianie i tych tradycji tutaj z regionów, zagroda ekologiczna Koziołomka, to są desery łomnickie, piekarnia, piernikarnia w Trzcińsku, pieczenie i zdobienie pierników, gospodarstwo agroturystyczne, kowalowe skały. Natomiast to była inicjatywa, którą udało nam się sfinansować zewnętrznie. Natomiast były dość duże pytania osób, które wzięły udział, czy będzie można w tym wziąć udział ponownie i teraz my jako stowarzyszenie mamy ofertę warsztatów i także na wszelkich imprezach organizujemy warsztaty już od płatności. Tutaj są zdjęcia z otwartych ogłosiliśmy również konkurs Skarby Ducha Gór 2013. Obecnie przyznawaliśmy certyfikaty, nagrody za produkty lokalne. Obecnie weszliśmy z marką lokalną, z certyfikatem. Ja zaraz Państwu pokażę, tutaj są jeszcze migawki ze Święta Ducha Gór. Marka lokalna, chroniony prawem na 10 lat od października 2014, dostaliśmy decyzję z Urzędu Patentowego. Produkty i usługi oznaczone tym znakiem są przez nas promowane i dajemy turyście gwarancję tego, że jest to związane z tradycją, jest to lokalne, czyli to, na czym nam najbardziej zależy, żebyśmy sobie tutaj nawzajem napędzali rynek i współpracowali ze sobą. Obecnie są przyznane 24 certyfikaty. Wykryliśmy również 100 km szlaku konnego w Dawa. Z ASOSA organizowaliśmy projekt, który opisywał już mówiłam Państwu.
To są migawki z zeszłego roku. Tutaj jest wędrówek, pałac, znaczy w Kuliszkowie. Z FSU Akademii Rozwoju Ducha Gór, trzy szkoły biorą udział. Również stworzyliśmy 5 ekomuzeów i 7 otwartych pracowni. Braliśmy udział w projekcie współpracy nasz region w Europie, Świętego Jakuba, tutaj już mają taką płytę materiała. Przewodnik za Ladą, 15 dodatkowych punktów informacji turystycznej oraz udało nam się tutaj dodatkowe materiały promujące cały region. Tutaj w każdym z tych punktów jest tablota prezentująca produkty lokalne z krainy Ducha Gór oraz na dole jest półka na materiały turystyczne. No, w ramach odpadnej działalności prowadzimy skarbiec, organizujemy wizyty studyjne, mamy ofertę warsztatową edukacji regionalnej, szkolenia doradztwa oraz marka lokalna. Tutaj wizyty studyjne. Ja i Simowe, dwa zdania do powiedzieć. Proszę Państwa, co to jest LGD i dlaczego my jako gmina w tym jesteśmy? Króciutko podsumowując. Jest to twór, który został stworzony po to, żeby w ogóle rozwój, tak powiem, lokalny, trochę poszerzyć myślenie, nie tylko w ramach jednej gminy, tylko stworzyć jakiś szerszy kontekst. Jest to jakby trochę niejako narzucone przez Unię Europejską. Został stworzony po to, żebyśmy mogli w pewien łatwiejszy sposób korzystać z PROW-u, czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teraz jest tam Karpacz, jest tam Mysłakowice, jest tam gmina Podbórze. Na chwilę obecną przyłączają się jeszcze Janowice Wielkie, przyłączyły się również Budzin, Piechowice i Kowary. Jesteśmy w trakcie rozmawiania z Jelenią Górą. Po co? Chcielibyśmy, żeby obszar i Szklarska Poręba. Chodzi o to, żeby pokazać pewną spójność i w myśleniu, jeżeli chodzi o rozwój naszego terenu Podbórza w całości. Temu, bo to jest najważniejsze tak naprawdę, temu ma służyć ta grupa działania. Te pieniądze, które tam były w tej tabeli, te 706 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, które pozyskał Podbórze, to są pieniądze, które zostały gdzieś tam tutaj zainwestowane na terenie naszej gminy. Mamy nadzieję, że w zależności od możliwości w nowym okresie programowania tych pieniędzy będzie więcej i że nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy będą jeszcze bardziej aktywni, żeby te pieniądze pozyskiwać. No i to tyle, bo myślę, że to jest najważniejsza informacja dla Państwa, dlaczego my tam jesteśmy i czemu to ma służyć. I również warto zaznaczyć, że niedługo będziemy chcieli się z Państwem spotykać, będziemy zapraszać Państwa na spotkania, ponieważ jesteśmy przed napisaniem nowej lokalnej strategii rozwoju, która jest połączona z konsultacjami społecznymi, czyli jakie są problemy i będziemy starać się je rozwiązywać, żeby od razu odgórnie zaplanować, jak chcemy wydatkować te środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Będziemy przyjeżdżać na Państwa zaproszenia, będziemy przyjeżdżać. No ja jeszcze chciałabym po prostu się pochwalić, bo jako koło gospodyń tutaj razem współdziałamy właśnie tutaj z tą grupą i w Karpaczu cały czas przodujemy pierogami. Pierwsze miejsce mamy, to dzięki właśnie tutaj stowarzyszeniu, dlatego bo oni nas zaangażowali, no i zachęcili, no i już po trzeci rok z rzędu przodujemy. Właśnie z PROW-u odremontowywany był ten budynek. Z PROW-u teraz realizujemy w Przesiece projekt z PROW-u Ducha Gór, czyli zagospodarowanie, że tak powiem, sklepu. To między innymi z PROW-u, tak namacalnie, żeby się... To jest ostatniego naboru, to ten wrześniowy ostatni nabór. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam może taki wniosek nieformalny, też byśmy chcieli w gminie taką gorzotkę z lokalnymi produktami. Jest, ale muszę mieć tylko. No właśnie, bo wyliło, tak. Tak, jest dla gminy podwórze, na pewno nie zostałoby za to miejsce. Tak. Panie Rośniolnicy, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze kontaktować. Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania gospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Mikowa przy drodze powiatowej 2741D. Proszę bardzo Pana Burmistrza.
Państwa, chciałem zaprezentować projekt uchwały Rady Gminy inicjujący przystąpienie do opracowania miejscowego prawa do gospodarowania przestrzennego do obszaru, który jest oznaczony na załączniku gdzie dostaliście wcześniej też ten projekt uchwały. Projekt uchwały przystąpienie do zmiany planu na celu korektę układu drogowego w Górnym Miłkowie i likwidację drogi wyznaczonej w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przebiegającej przez tereny prywatne. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju na posiedzeniu do tygodnia temu oraz na wizji terenowej. I może przedstawię pokrótce uchwałę Rady Gminy Karkuzin w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa przy drodze powiatowej nr 2741D. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Podgórzyn uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa przy drodze powiatowej nr 2741D. Paragraf drugi. Granica obszaru zgodnego planu przedstawiono na mapie skali 1 do 1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do tego jest analiza i załącznik graficzny. Pokazanie terenu, na którym będziemy dokonywali zmiany. Ja jeszcze. Proszę bardzo. W zasadzie to, jeżeli chodzi o ten projekt, to dzisiaj też Komisja Rozwoju omawiała, to też wiąże się łącznie z tym łącznikiem między Karpaczem, tą drogą, a Górnym Miłkowem. Musiał na chwilę wyjść, dlatego ja pozwoliłem sobie przedstawić tę opinię komisji, że komisja wnioskowała o wstrzymanie się jeszcze z podjęciem tej decyzji o zmianie planu zagospodarowania w celu podjęcia najpierw, bo nam chodzi przede wszystkim o tą drogę i o ten most, który łączy dwie części właśnie tutaj na tym projekcie. I wniosek komisji jest, żeby po prostu najpierw przedstawić koszty związane z możliwością uruchomienia tej drogi, a później ewentualnie dopiero byśmy podjęli decyzję w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że powinniśmy przegłosować. Nie, zagłosować, uchwałę musimy przegłosować. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa przy drodze powiatowej 2741D? Kto jest za? Kto jest przeciw? Dwie osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby przeciw. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej 2653D w Kaliszowie. Projekt uchwały został sporządzony na wniosek właścicieli gruntów w Staniszowie. Są to działki już wyjeżdżając ze Staniszowa z prawej jednej góry po lewej stronie zaraz za tymi takimi szeregówkami. W obecnych zapisach planu zagospodarowania Staniszowa jest tam zawód przewidziany zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. A właściciele gruntu chcą tam wprowadzić takie zapisy w planie, które umożliwia im realizację projektu
pod nazwą Dom Opieki nad Osobami Starszymi. Ten projekt też został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju i przedstawię może pokrótce. Uchwała Rady Gminy Podgórzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2693D w Staniszowie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej 2653D w Staniszowie. Paragraf 2. Plan obejmuje obszar w granicach działek 7/42 do 7/49 oraz 7/38 obręb Staniszów. Granice terenu, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 przedstawiono na mapie w skali 1 do 2000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtom gminy Podgórzyn. Uchwała wchodzi w życie z niej podjęcia. Czy są jakieś pytania? Chciałem się spytać, czy część działki 7/38 to była konsultowana z kimś, że to będzie przesłuchana? Część działki 7/38 to działka, której z parafii nie wiem, której podobno, no tak, podobno inwestorzy podobno przeprowadzili z modu. Państwa podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej 2673 w Staniszowie. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami domowymi. Bezdomnie. Witam serdecznie. W związku z ustawą o ochronie zwierząt, czyli dokładnie artykułem 11a, Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapobiegania opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. Uchwała niniejsza obejmuje w swoim zakresie realizację takich zadań jak zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, odłowienia bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. I to jest właśnie uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Podgórze. Rada Gminy Podgórze uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Podgórzyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Jednocześnie uchwała była opiniowana przez instytucje takie jak lekarze weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i koła łowieckie i pozytywnie jest zaopiniowana przez wszystkie instytucje. Jednocześnie są podpisane umowy ze schroniskiem, z lekarzem weterynarii i gospodarzem, który ewentualnie przyjmie zwierzęta gospodarskie w przypadku, gdy są źle traktowane. Dziękuję. Jeszcze mam takie pytanie. Padlina na drogach. Ale mówimy o jakiej padlinie? No nie żywo. Ale o jakiej? To są zwierzęta domowe. Dzika. I dzika. To jest zupełnie co innego. Tu jest o zwierzętach domowych. To wchodzi w zarządzanie kryzysowe. Padlina zwierząt dzików. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jest zapowiedzi uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Kto jest przeciw? Kto
uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Podgórze. Przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dzień ustaw z 2013 roku pozycja 594 z 9 zmianami oraz artykuł 20c punkt 1 w związku z artykułem 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty uchwala się co następuje. Ile to w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o punkt 1 przedszkolu? Należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Podgórze. Punkt 2. Rodziców. Należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 3. Wniosku. Należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole. Paragraf 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów. Punkt 1. Kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, otrzymują 10 punktów. Punkt 2. Kandydaci, których oboje rodzice pracują lub studiują w formie dziennej, 5 punktów. Punkt 3. Kandydaci wychowywani samotnie przez jednego rodzica, który realizuje pracę zarobkową, 5 punktów. Punkt 4. Kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, 5 punktów. Punkt 5. Kandydaci, których miejsce zamieszkania do przedszkola nie przekracza 3 km, 2 punkty. Paragraf 3. Określa się odpowiednio rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w paragrafie 2, punkt 2 i 3. Paragraf 1. Oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców lub zaświadczenie lub oświadczenie o studiowaniu w formie dziennej. Paragraf 2. Orzeczenie sądu o przyznaniu władzy rodzicielskiej na rodziców. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórze i odpowiednio dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez gminę Podgórze. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania? Kto jest za podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli? Kto jest za? Jedną. Kto jest przeciw? Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Uchwała Rady Gminy Podgórze w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 96 489 zł. Z tego zmniejszyć dochody o kwotę 98 390 zł, dochody bieżące 98 390 zł, zwiększyć dochody o kwotę 194 879 zł, z tego dochody bieżące 109 579 zł, dochody majątkowe 85 300 zł. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf nr 2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 96 489 zł. Z tego zmniejszyć wydatki o kwotę 101 498 zł. Z tego wydatki bieżące 92 417 zł. Wydatki majątkowe 9 081 zł. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 197 987 zł. Z tego wydatki bieżące 102 806 zł, wydatki majątkowe 95 181 zł. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2. Paragraf nr 3. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkowie, dział 700, rozdział 705, paragraf 605, kwota 50 000. Wprowadza się zadanie pod nazwą rozbudowa
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-socjalnego z przybudowanym garażem po byłym przedsiębiorstwie usług komunalnych w Miłkowie na potrzeby adaptacji na remizę strażacką i przychodnią zdrowia, dział 700, rozdział 705, paragraf 605, kwota 50 tysięcy. Szczegółowe przedstawia załącznik numer 3 do uchwały. Paragraf numer 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz pokrótce, co jest wstawione w tej uchwale. Po stronie dochodów w pierwszym dziale, dział 700, zwiększamy kwotę 109 179 zł z tytułu odszkodowania na rzecz gminy, z tytułu nabycia z mocy prawa przez województwo dolnośląskie nieruchomości położone w gminie Podgórze, obręb Miłków, oznaczonych intencyjnie jako działki. Nieruchomości te zostały objęte decyzją wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębok-Kowary, etap pierwszy, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Jelenia Góra-Karpacz i z dniem 21 marca 2014 roku, to jest dniem, w którym ta decyzja została przymiot ostateczności, z mocy prawa stały się własnością województwa dolnośląskiego. W dziale 758 zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 98 390 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z otrzymaną decyzją ministra finansów. W dziale 921 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 85 300 zł z tytułu dotacji na zadanie pod nazwą budowa siedlicy wiejskiej w Marczycach, zadanie zakończone w 2014 roku. W tym samym dziale kwota 400 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu darowizny na rzecz Centrum Aktywności Społecznej w Górze Podgórzymi. Po stronie wydatków w dziale 600 kwota 9081 zmniejszono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą budowa wiaty przystankowej w Borowicach. Jest to wniosek sołectwa Borowice i w tych samych wydatkach jest kolejny dział 900, gdzie tą samą kwotę zwiększamy plan wydatków majątkowych, ale z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą projekt i budowa oświetlenia drogowego w Borowicach zgodnie z wnioskiem sołectwa Borowice. Kolejny dział 800. W tym dziale następują zmniejszenia i zwiększenia o jednakową kwotę, a jest to wprowadzone w związku z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie zmian klasyfikacji budżetowej, gdzie dodane są nowe dwa rozdziały. Pierwszy 801.49 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. I drugi rozdział 801.50 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Pomniejszono wydatki w działach szkół i przedszkoli, a wstawiono w odpowiedni rozdział klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów. W dziale 921 zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie zgodnie z otrzymaną darowizną. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 24 166 244,68 groszy. Z tego dochody bieżące 23 354 308,68 groszy. Dochody majątkowe 811 936 zł. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 23 243 604,68 groszy. Z tego wydatki bieżące 21 934 629,68 groszy. Wydatki majątkowe 1 308 975 zł. Uchwała uzyskała pozytywną opinię wszystkich komisji. Czy są jakieś pytania? Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok?
13. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut. Sesji. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru drogi na opłatę targowej na terenie gminy Podgórze. Proszę bardzo. W sprawie poboru drodze inkasa opłaty targowej na terenie gminy Podgórze. Rada gminy uchwala co następuje. Zarządza się na terenie gminy Podgórze pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasentami na terenie gminy są następujące osoby. We wsi Borowice Barbara Dudek zamieszkała w Borowicach. We wsi Głębok Magdalena Nykiel zamieszkała w Sosnówce. We wsi Marczyce Zdzisław Latański zamieszkał w Marczycach. We wsi Miłków Beata Dymek zamieszkała w Miłkowie. We wsi Podgórzyn Danuta Szymajna zamieszkała w Podgórzynie. We wsi Przesieka Marcin Pilarz zamieszkały w Przesiece. We wsi Sosnówka Magdalena Nykiel zamieszkała w Sosnówce. We wsi Stańszów Alina Sobieraj zamieszkała w Stańszowie. We wsi Ściemny Alina Bakor zamieszkała w Ścięgnach. We wsi Zachełmie Robert Walcerek zamieszkały w Zachełmie. Paragraf drugi. Ustala się wynagrodzenie kwartalne za inkasu w wysokości 13% od zainkasowanej sumy płatne po rozliczeniu rady. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała z dnia 17 grudnia 2013 roku numer 39 łamane na 320 łamane na 13 w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie gminy Podgórze. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Czy są jakieś pytania? Kto jest za podjęciem uchwały? 12. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasę. W sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasę. Rada Gminy uchwala co następuje. Zarządza się na terenie gminy Podgórze pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz rolnego, leśnego od nieruchomości objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym pod inkasa. Inkasentami na terenie gminy są następujące osoby. We wsi Borowice Barbara Dudek zamieszkała w Borowicach. We wsi Głębok Magdalena Nity zamieszkała w Sosnówce. We wsi Marczyce Zdzisław Ratajski zamieszkały w Marczycach. We wsi Miłków Beata Dymek zamieszkała w Miłkowie. We wsi Podgórzyn Danuta Szymajda zamieszkała w Podgórzynie. We wsi Przesieka Marcin Pilarz zamieszkał w Przesiece. We wsi Sosnówka Magdalena Nykiel zamieszkała w Sosnówce. We wsi Stanisław Alina Sobieraj zamieszkała w Staniszowie. We wsi Ściemny Alina Wakor zamieszkała w Ścięgnach. We wsi Zachełmie Robert Balcerek zamieszkały w Zachełmie. Paragraf drugi. Ustala się wynagrodzenie kwartalne za inkasą należności określonych w paragrafie pierwszym płatne po rozliczeniu wpłat. Wynagrodzenie oblicza się w stosunku procentowym do kwot stanowiących podstawę jego naliczenia. Paragraf trzeci. Ustala się stawkę prowizji w wysokości 7% dla wszystkich sołectw na terenie gminy od kwot zebranych przez inkasentów. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała z dnia 29 kwietnia 2013 roku nr 30 łamane na 247 na 13 w sprawie poboru w inkasach, zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasę. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Jakieś pytania? Kto jest za przyjęciem uchwały? 2. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru do rozliczenia kasy opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi od osób fizycznych, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasę. W sprawie poboru w drodze inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkasa. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Zarządza się na terenie gminy Podgórze pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa. Paragraf 2. Ustala się inkasentów opłat dla wsi. Borowice Barbara Dudek, Głębok Magdalena Nykiel, Marczyce Zdzisław Ratajski, Miłków Beata Dymek, Podgórzyn Danuta Szymajka, Przesieka Marcin Pilarz, Sosnówka Magdalena Nykiel, Stańszów Alina Sobiera, Ściemny Alina Bakor, Zachełmie Robert Balcerek. Paragraf 3. Punkt 1. Ustala się wynagrodzenie kwartalne za inkaso należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych płatne po rozliczeniu wpłat. Punkt 2.
Wynagrodzenie dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami ustala się w wysokości 3% od kwoty wpłaconej do kasy Urzędu Gminy na rachunek bankowy prowadzony dla budżetu gminy Podgórze. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 13 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Paragraf 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Podgórze nr 30/246/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasą. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie kolejny punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązującego dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego prowadzenia ścieków. Pani wiceburmistrz. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 3 artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dziennik ustaw z 2015 roku pozycja 139 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Przedłuża się do dnia 31 października 2015 roku okres obowiązywania dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ustalonych w uchwale nr 44/345/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Łukowcu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia dopłat? Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Podgórzyn. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. W statucie gminy Podgórzyn stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr 6/40/03 z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie ustalenia statutu gminy Podgórzyn w rozdziale 8 paragraf 51 skreśla się punkt 2 o brzmieniu. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu skarbnika lub sekretarza Rada Gminy zobowiązana jest wysłuchać osoby, której wniosek dotyczy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię na posiedzeniu Komisji Wspólnych. Kto jest za przyjęciem uchwały? 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w dotyczących społeczeństw Sosnowca. Na podstawie artykułu 12 paragraf 4 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, dziennik ustaw nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się na obszarze gminy Podgórzyn jeden odrębny obwód głosowania. Paragraf 2. Numer i granice obwodu głosowania ustala się w sposób następujący. Numer obwodu głosowania 7, granice obwodu głosowania Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, siedziba obwodowej komisji wyborczej, Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ulica Liczy Rzepy 87. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Kto jest za podjęciem uchwały o tworzeniu dodatkowego obwodu przysłuchania?
Punkt 20. Przed podjęciem uchwały w sprawie wykonania prawa pierwszego punktu użytkowania wieczystego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 literalnie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ten tekst ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami i artykuł 109 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 518 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Podgórzyn uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na wykonanie przez Gminę Podgórzyn prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Zachełniu składającej się z działek gruntu numer 52/1 o powierzchni 0,32 hektara, numer 52/2 o powierzchni 0,32 hektara, numer 3/52/3 o powierzchni 0,32 hektara, o łącznej powierzchni 0,98 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniogórze prowadzi księgę wieczystą KWJG1J łamane przez 408897/8. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Podgórzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnej komisji. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Punkt kolejny, interpelacje i zapytania. Punkt 22, sprawy różne. No, przepraszam bardzo. Ja składam interpelację. Nie dostałeś odpowiedzi? Kserokopia odpowiedzi jest w Biurze Rady. Na wszystkie interpelacje stoją Marcina Chorodeckiego i został wyznaczony darmo. Znaczy, ja myślę, że taka interpelacja powinna zostać odczytana. Rozumiem, że dzisiaj nie jest to możliwe. Tak, ja po prostu nie mam jej przy sobie. Jeżeli chodzi o interpelację twoją z 19 stycznia w sprawie inwentaryzacji wyposażenia klubu Ekran, został wyznaczony termin na dzień 20 marca. Także 20 marca będzie zainteresowany cały majątek, jaki jest, albo jaki powinien być w klubie. Do radnego Marcina Kupczyka w sprawie błyska wielofunkcyjnego odpowiedzi jeszcze nie ma. Natomiast Marcin Chorodecki w sprawie udostępniania hali dla mieszkańców Głębocka z 50% zniżką. Pan będzie rozmawiał z panią dyrektor, dlatego że no tam są takie ustawione dosyć sztywne ramy, ile za co się pobiera i będą jeszcze negocjacje. No i twoja interpelacja w sprawie zaproszenia przedstawicieli KSW-ka do pomocy. To ja mam prośbę, żeby jakby pójść w następnym okresie pilnować jakby tego i odczytywać interpelacje i odpowiedzi. Będą typowania, no nie wszyscy wiedzieli, że trzeba odpowiedzieć w określonym czasie i na piśmie. Ale to wszystko. W sprawach różnych nie mam. Płynęło pana do Rady Pisma ze Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji Jeleniogórze. Ja je odczytam. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców, przedsiębiorców oraz radnych dotyczącymi zmiany organizacji ruchu drogowego na odcinkach dróg w gminie Podgórzyn, informuję, że stosownie do dyspozycji artykułu 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, dziennik ustawy 2012 roku, pozycja 1137, proponuję posiedzenie w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Starości Jeleniogórskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, efektywnego wykorzystania dróg publicznych oraz uwzględnienia zgłaszanych potrzeb społeczności lokalnej. W komisji będą uczestniczyć przedstawiciele Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze oraz wyznaczeni przedstawiciele zarządców dróg gminnych. W porządku posiedzenia przewidziane jest rozpatrzenie
wniosków m.in. dotyczącymi miejscowości Marczyce i przystanków komunikacji autobusowej w ciągu drogi powiatowej 2741 DD z ulica Wielkopolska. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o zaproponowanie terminu spotkania i zawiadomienie zainteresowanych wnioskodawców. Wstępnie taki termin został ustalony na dzień 17 marca na godzinę 10. Czy to odpowiada? No, czyli o tym terminie zostaną powiedzieli. Dzisiejszy dzień no, był troszkę troszeczkę mną zakręciło. I zatem miałam powiedzieć, że zakończyły się dwie wybory. Każda wieś ma swojego przedstawiciela, w niektórych to są ci, co się przybyli, prawie że weterani, niektórzy są nowi. Chciałabym wszystkim złożyć bardzo, bardzo serdeczne gratulacje. Serdecznie powitać się w naszym gronie. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało, efektywnie. I chciałabym Państwu przedstawić wszystkich. Borowice, pani Barbara Dudek. Marczyce, pan Zdzisław Pratajski. Miłków, pani Beata Dymek. Podburzyn, Danuta Szymajda. Przesieka, Kornelia Filarz. Sosnówka, Alina Nygiel. Staniszów, Alina Sobieraj. Szczęgny, Marek Spądek. Zagłębie Robert Balcerek. No i największa wieś głęboka. Ja, pani Dajmasek. Gościmy dzisiaj na sesji rodzinę pani Zofii Milczarek, która chciałaby zabrać głos. Tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę, to pani nie jego. Proszę bardzo, to jest niecie córka. Chciałabym poinformować, iż pomoc, która została, którą otrzymała moja rodzina, to 1000 zł z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i umieszczenie mojej rodziny w pensjonacie, w ośrodku czasowym na pewnym terminie. Chcielibyśmy prosić o pomoc w uzyskaniu odpowiedniego mieszkania socjalnego i warto jest duże, w którym oczywiście kierunku wniosek odpowiedni. I uważam, że takie kryteria na pewno spełnia mieszkanie socjalne na Żołnierskiej 44. Prośbę swoją motywują tym, iż znajduje się ono w odległości 500 metrów od spalonego domu, który musi być nadzorowany. Lekom te można przystosować nakładem niewielkich środków do zamieszkania dla mojej licznej rodziny. W miejscu tym można by gospodarować osobną przestrzeń dla mojej obłożnie, przepraszam, babci Heleny Milczarek oraz dla wnuków mojej mamy Józefy Milczarek, gdzie może wiadomo, babcia pomaga przy opiece nad wnukami, a często oni mieszkają. To pierwszy wniosek, jaki złożę. Następny wniosek to prośba o przemknięcie terenu na ulicy Nadwodną 9. I prośbę, że motywują faktem, iż na dzień dzisiejszy mieszkańcy tego budynku nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. Nie posiadają środków finansowych, aby mogła to zrobić profesjonalna firma. Również jesteśmy ograniczeni fizycznie, ponieważ moja mama sprawuje opiekę nad swoją bardzo ciężką matką. Moja siostra sprawuje opiekę nad 14-miesięczną Nikolą, swoją córką. Mój brat w celach zarobkowych wyjechał do Holandii. Jedyną osobą jest mój młodszy brat, no, ale wiadomo, że pojedynka nie da rady tego zrobić. No i mam tutaj taką propozycję, że być może takie działania mogą przeprowadzić pracownicy, którzy są zatrudnieni w celu robót publicznych. I następny wniosek, jaki złożę, proszę o ustanowienie moją rodziną pomocy wśród pracowników lub osób współpracujących. Wiadomo, że takie osoby są tutaj w gminie, które mają na przykład uprawnienia budowlane,
być może ustalenie jakiegoś koordynatora tych działań, żeby ten jednak budynek mógł powstać, prawda? Bo sami nie damy rady. I z tego, co się orientuję, taka pomoc w innych urzędach gminnych przy pomocy odbudowy domu, to były środki około 10 tysięcy złotych, więc pomoc w 100 tysięcy złotych uważam, że na chwilę obecnie jest niewystarczająca. No i chcielibyśmy również, aby ktoś pomógł nam w ocenieniu, jakie materiały można jeszcze odzyskać z pogorzeliska. Proszę o pomoc w projektowaniu. Na przykład gmina Świeżawa zasponsorowała taki projekt. Ja wiem, że może na chwilę obecną taki wydatek dla gminy może być przeciążeniem, ale no są osoby, które sobie pracują, tworzą projekty dla urzędu gminy. Dlatego myślę, że to nie jest jakaś prośba bardzo wygórowana, bo ona by była bardzo potrzebna. Taka pomoc. No, żeby gmina nam pomagała w drodze do uzyskania pozwolenia na budowę. Chciałabym powiedzieć, czy te wnioski pani już złożyła do urzędu gminy, czy dopiero je pani złoży? Dzisiejsze wnioski zostały złożone. Dzisiejsze. No szkoda, że nie mieliśmy okazji. Wcześniej nie mieliśmy okazji się z nimi zapoznać. No mam nadzieję, że dołożymy starań, żeby państwu pomóc, ale to pani wicewójt może nie więcej. Znaczy nie miałam okazji zapoznać się z tymi wnioskami wcześniej, natomiast chciałabym podsumować pewne stanowisko gminy, jeżeli chodzi o pomoc, którą objęliśmy jako gmina Rodzina Państwa Milczarek. To jest od dnia zdarzenia, to jest od dnia 5 lutego 2014 roku. Gmina zapewniła rodzinie Milczarek zakwaterowanie najpierw w ośrodku w czasowym Halinie, następnie i do chwili obecnej w ośrodku w czasowym Markus w Przesiece. Zapewniliśmy wyżywienie, transport samochodem gminy zarówno rodziny, jak i, że tak powiem, wyposażenia dobytku. Udostępniliśmy zakład usług komunalnych do przechowywania rzeczy, które zostały zgromadzone w wyniku zbiórki, tak tutaj społeczności lokalnych. Udostępniliśmy też salę, dzięki Stowarzyszeniu Pogórze zorganizowany został bal charytatywny, z którego całość dochodu została przekazana, utworzone dla państwa specjalnie konto. Te środki tam już się znajdują. Niezależnie wielkie podziękowania dla OSP-ników, które umożliwiło również przekazywanie 1% podatku dla rodziny Milczarek. Jak najbardziej gmina dalej kontynuuje tę pomoc, jeśli chodzi o pomoc społeczną, na podstawie, no, zgodnie z procedurami wniosków, które państwo składacie. Z tymi wnioskami jeszcze nie mieliśmy się, jak już powiedziałam na początku, okazji zapoznać, dlatego że złożyła je pani dzisiaj i do mnie jeszcze nie dotarły. Natomiast wniosek, który wpłynął do tej pory, wniosek państwa, ja odczytam, wniosek z 5 marca 2015 roku, skierowany przez panią Zofię Milczarek, wójta gminy Podgórzyn, o treści następującej. Proszę o pomoc finansową przy odbudowie domu, który uległ doszczętnemu zniszczeniu podczas pożaru, który miał miejsce 5 lutego 2015 roku oraz informacji, w jakiej formie zostanie ona udzielona. Odpowiadając na państwa zapytanie, analiza prawna obowiązującego stanu prawnego wraz z orzecznictwem sądowym prowadzi do wniosku, że brak jest jakichkolwiek instrumentów prawnych, które w jakikolwiek sposób gminy obligowałyby bądź zezwalałyby do zaangażowania się w odbudowę państwa nieruchomości. Ja przytoczę państwu i przeczytam, że ustawę, powołując się na ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Artykuł 2 mówi, przeczytam. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna nie służy zupełnemu zaspokajaniu potrzeb podopiecznych. Rolą gminy jest wspieranie osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być adekwatne do okoliczności sprawy. Potrzeby zaś osób i rodzin korzystających z pomocy winny zostać uwzględnione, o ile odpowiadają celom
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ja rozumiem, że powołuje się Pani na różne gminy, natomiast tutaj musimy się odwołać do sytuacji, do budżetu, co za chwilę rozwinę. Ja przytoczę jeszcze pewien wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2014 roku. Zasiłek celowy nie może być traktowany jako rekompensata, odszkodowanie lub zadośćuczynienie ze strony państwa za szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego. Co nie oznacza zupełnie, że gmina w jakiś sposób odżegnuje się od pomocy, którą tylko w miarę, że tak powiem, możliwości i tak jak wspomniałam, złożonych wniosków, będziemy czynić na państwa korzyść. Natomiast no, wszystkie świadczenia finansowe skierowane do państwa są ograniczone, jeżeli chodzi o gminę, uchwałą budżetową. Budżet przewiduje rezerwę oczywiście ośrodków z przeznaczeniem na pomoc społeczną, jednak no, należy pamiętać, że oszacowano one zostały na cały rok budżetowy. I dokładnie mamy taką sytuację, wszyscy Państwo wiecie, że mieliśmy kolejny pożar, tym razem pożar w Borowicach i niewykluczone, że takich pożarów będziemy mieć, oby nie, ale że mogą one się jeszcze przydarzyć w tym samym roku. No musimy oczywiście zakładać konieczność udzielenia pomocy także innym poszkodowanym osobom, które znajdują się w sytuacji, która wymaga wypłaty tych zasiłków. Także tutaj no, nie odżegnujemy się, jak podkreślam, na podstawie tych złożonych wniosków oczywiście ustosunkujemy się do tych wszystkich próśb, które Pani złożą na piśmie. No i postaramy się w miarę oczywiście możliwości i zasobów gminy, co podkreślam, Państwu pomóc. No może dodałabym o wyjątkowości takiej sytuacji, bo chodzi tutaj nie tylko o kobietę, która jest obłożnie chora, już dwójkę dzieci, tak? Bo dziecko, które ma 2 lata i dziecko, które ma 14 miesięcy. To znaczy nie wydaje mi się, że taka sytuacja mogłaby się powtórzyć. Na budynek w Borowicach, który spłonął, tam mieszkała jedna osoba, a tutaj tych osób jest 8, prawda? W tej chwili te osoby mieszkają w jednym pokoju, tak więc na chwilę obecną pragniemy uzyskać tam właśnie jak najszybsze przyznanie mieszkania socjalnego. Tak, gmina jest w trakcie przygotowywania. Ja nie mogę Państwu oczywiście obiecać, że to będzie, bo Państwo wskazują konkretny budynek, konkretny lokal. Ja nie mogę Państwu obiecać, że to będzie dokładnie wskazana przez Państwa nieruchomość, dlatego że no, tam poczynione zostały już pewne zobowiązania ze strony gminy w kierunku tego konkretnego budynku i ciężko mi się w tej chwili zadeklarować. Natomiast dysponujemy jeszcze jednym lokalem, który jest w trakcie przygotowywania, w trakcie remontu i taką odpowiedź z propozycją dostaniecie Państwo oczywiście od gminy. Nam również zależy na tym, ponieważ podkreślam, że koszty, jakby wszelkie koszty związane z Państwa zakwaterowaniem cały czas pokrywa w przesiedce, cały czas pokrywa gmina, więc nam również zależy, proszę mi wierzyć na tym, żeby jak najszybciej umieścić Państwa w lokalu, który będzie tutaj spełniał Państwa wymagania. Z tego, co się orientuje, przestrzeń na Żołnierskiej 44 to biuro, które może dalej się tam znajdować i można na tym samym obiekcie gospodarować przestrzeń dla rodziny Milczaków. Dlatego, że to jest no, duże pomieszczenie, duży lokal i jedno drugiemu po prostu nie będzie. Tak, tylko lista oczekujących na lokale socjalne jest dosyć długa i zostały już poczynione pewne zobowiązania w kierunku akurat tych konkretnych lokali, więc na chwilę obecną no, ciężko mi, tak jak już powiedziałam, ciężko mi się zadeklarować, że ten konkretny lokal, który Państwo wskazujecie, będzie Państwu przyznany, bo oznaczałoby to wycofanie się z pewnych zobowiązań, które gmina poczyniła już, że tak powiem, przed tym zdarzeniem losowym. Więc nie jest to, że tak powiem, takie proste na chwilę obecną. Dobrze, dziękuję. Czy jest możliwe, że wiedziała, jakie to są zobowiązania? Proszę, ja my odpiszemy w piśmie, jak to wygląda, dobrze? Bardzo bym prosiła. Na jakim to jest etapie? Dobrze, dziękuję. Czy w tej sprawie chciałaby ktoś zabrać jeszcze głos? Ja tak do tego punktu, przepraszam, że nie był zgłoszony formalnie, dowiedziałam się, że będzie sprawa poruszana już w trakcie trwania sesji. Nie chciałabym, żeby Państwo musieli powielać temat i tracić Państwa czas. Chciałabym tylko w zasadzie już tutaj
po tym, co usłyszałam od pani wójt, wiem, jakie są, są możliwości. Tylko nadmienić, że żeby pamiętać przy ewentualnych, jeśli byłaby możliwa pomoc właśnie ze strony gminy, chociażby przy uprzątnięciu działki, że tam nie spłonęła tylko majątek, nie tylko jednej rodziny. To był jeden budynek, ale powiedzmy na zasadzie bliźniaka, straciły tam cały majątek dwie rodziny. Stąd ewentualna prośba w ramach, jeśli byłaby taka pomoc, tam nie wiem, czy pozostawię kontakt może u biurze rady i stąd. Już wiem co z tym. Czy pani składała jakiekolwiek wnioski do urzędu gminy? Proszę, nie, stąd ewentualną dokumentację, którą wiem, że będę mogła jakoś uzupełnić, tak? Pani, że to jest dzisiaj taka przypadkowa i nagła. Bardzo proszę, może przez sekretariat do pana wójta i wtedy pan wójt z panem wójt będą mogli się obrazić. Czy w związku z tym nieszczęściem jeszcze jakieś... Gościmy dzisiaj wiceprzewodniczącego Rada Prawy Powiatu, pana Krzysztofa Cisińskiego. Prosimy go o zabranie głosu, niech nam odpowie o swojej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, no tutaj smutne się zrobiło w tej chwili. Ja tutaj przysłuchując się tak tutaj argumentom Państwa i pani wójt, uważam, że jakoś chyba troszeczkę te drogi się rozchodzą, bo wydaje mi się, że w tym momencie powinni Państwo spotkać się gdzieś w gabinecie, nie rozstrzygać pewnych kwestii na sesji poprzez tylko pisma, no bo jak już odniosłem takie wrażenie, że to dzieje się troszeczkę na zasadzie, my napisaliśmy pismo, Państwo odpowiedzieli bądź nie odpowiedzieli, bądź czekamy na odpowiedź. Wydaje mi się, że pani wójt, to taka moja uwaga. Warto by było Państwa zaprosić i spotkać się, jak tą sprawę rozwiązać tak no, po ludzku, bo no, to są wielkie dramaty. Ja też zdaję sobie sprawę, że gmina też nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb Państwa. Natomiast no, wydaje mi się, że jak będziemy tą drogą szli właśnie wniosków, interpelacji, z kolei odpowiedzi, no to zamiast się zbliżać i rozwiązywać, możemy się rozwierzyć w którymś momencie. Odpowiem panu Krzysztofowi, że generalnie kontakty z cały czas utrzymywane, chociażby z tego względu, że rodzina jej korzysta i często dostaje, otrzymuje jakieś transporty w gminie. Natomiast no tutaj pewne procedury musimy zachować i pewne wnioski. No, tej drogi niestety formalnej nie możemy mimo czterech chęci pominąć, także tutaj tą drogą tak czy inaczej musimy sprawę poważnić. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja w wielkim skrócie przygotowałem się na dłuższy, że tak powiem, referat, natomiast właśnie się mu Państwu zabierać czasu. Również przyłączam się do gratulacji Pani Przewodniczącej dla wszystkich Państwa sołtysów, radnych, gratuluję Państwu wyborów. Szanowni Państwo, od dnia od zakończenia wyborów do Rad Gmin Powiatu w powiecie odbyło się 5 sesji. Pierwsze dwie sesje poświęcone były wyborom. Na pierwszej sesji wybieraliśmy ścisłe prezydium Rady, czyli przewodniczącego Rady. Został mi pan Jerzy Pokój oraz był wiceprzewodniczący. Jestem jednym ja wiceprzewodniczący. Drugi wiceprzewodniczący to pan Bogdan Kamiński. Druga sesja była poświęcona podjęciem uchwały w sprawie wyboru starosty, wicestarosty i członka zarządu. No i tutaj dokonały się również zmiany, ponieważ starostą została pani Anna Koniczyńska, wicestarostą został pan Kwiatkowski, a członkiem zarządu został pan Andrzej Walczak. To są Andrzej Walczak jest akurat radnym z naszego regionu, z naszego obwodu wyborczego. Dobrze się stało, ponieważ no, zmieniona została, czy zaprzestaliśmy takiej tradycji, a mianowicie do tej pory członkiem zarządu była osoba z zewnątrz, nie była to osoba, nie był to radny, tylko osoba z zewnątrz. No, wiązało się to oczywiście z dodatkowymi niepotrzebnymi kosztami. Od tej tradycji odstąpiliśmy, w tej chwili radny jest członkiem zarządu, więc tutaj też są pewne oszczędności. Trzecia sesja, która się odbyła, to była sesja poświęcona komisjom. Ja pracuję w czterech komisjach. Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Środowiska, Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Sportu i Współpracy Zagranicznej. Chciałem też pracować w Komisji Rewizyjnej, bo to jest bardzo ciekawa komisja. Natomiast jako wiceprzewodniczący niestety nie mogłem
być w tej komisji. Szanowni Państwo, czwarta sesja to sesja budżetowa. Budżet został przyjęty przy czterech wstrzymujących, budżet na rok 2015 został przyjęty przy czterech wstrzymujących się głosach, to akurat Radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. I tu tak kilka takich informacji. Dochody Starostwa Powiatowego na rok 2015 to 60 608 868 zł. Wydatki 60 271 711, z czego wychodzi nadwyżka 327 157 zł. Ja mam uchwałę budżetową przy sobie, jakby ktoś z Państwa chciał się zapoznać, to oczywiście mogę ją przekazać i odebrać ją za jakiś czas. W międzyczasie po sesji budżetowej udało nam się pozyskać dodatkowe środki, bardzo duże środki, największe ze wszystkich powiatów, bo to jest 6 milionów na likwidację skutków popowodziowych, także to jest wielki sukces. Zatem ten budżet zwiększył się o tę kwotę 6 milionów. Oczywiście na czwartej sesji przyjęliśmy również wieloletnią prognozę finansową na rok 2000, na lata 2015-2020. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Na piątej sesji przyjęliśmy powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020. Przyjęliśmy powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych na 2015-2020 oraz powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiarom przemocy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o moje działania, no to są już pewne sukcesy. Udało się 13 stycznia zorganizowałem spotkanie tutaj w Urzędzie Gminy Podgórzyn, na które ze strony starostwa przyjechali przedstawiciele w postaci pani starosty, pana wicestarosty, pana dyrektora Sowały, członka zarządu, także była reprezentacja, że tak powiem, osób najbardziej decyzyjnych ze strony Urzędu Gminy, był pan wójt, była pani skarbnik, pełniąca obowiązki skarbnik. I tutaj rozmawialiśmy o drodze Staniszowej. Tutaj informacja doradza ze Staniszowa, Słoneczna Dolina. I tutaj, Szanowni Państwo, jest bardzo duża szansa na to, że ta droga zostanie zrobiona, nie wiem czy w tym roku, ale w tej kadencji. Dlaczego? Dlatego, że występując po te dodatkowe środki do funduszu, z funduszu popowodziowego, Starostwo Powiatowe wysłało również, ujęło również tą inwestycję drogową w tych zadaniach priorytetowych. Jeśli chodzi o tą drogę, ona ma dokumentację, także tak naprawdę no, wystarczy decyzja i już możemy, że tak powiem, ogłaszać przetarg. Oczywiście no, nie było to łatwe, bo takich zadań na terenie powiatu jest naprawdę bardzo dużo i są, że tak powiem, wszędzie te kwestie no, od lat gdzieś tam się nawarstwiające. Natomiast no, nie ukrywam, że udało się to wrzucić do tego koszyka takich najpilniejszych potrzeb i to zostało ujęte, więc mam nadzieję, że ta inwestycja będzie realizowana jak najszybciej. Także to jest taka dobra wiadomość dla Państwa. Udało się zabezpieczyć kanał w Miłkowie, potok Miłkówka, tam na wysokości kubu ekran, długość 150 metrów, są barierki, jest bezpiecznie, zatem no, już w tej chwili nie będzie. Nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś wpadnie. Nie było pobocza, zatem było bardzo niebezpiecznie. W tej chwili już jest po spotkaniu wyborczym w Marczycach. Pan sołtys zgłaszał też mi informację, że zgłosił też wniosek do starostwa o to, żeby zabezpieczyć tam niebezpieczny kanał, skarpę oraz utwardzenie drogi. Więc też złożyłem w tej sprawie interpelacje, zapytania i też, że tak powiem, interesowałem się tym tematem. Z tego co wiem, to w dniu dzisiejszym robione już są te barierki, a pozostałe zadania też będą realizowane. Tu chciałbym też nadmienić i podziękować panu sołtysowi, bo jest bardzo aktywny, tak w powiecie wszyscy go znają, wszyscy go kojarzą. Ale to jest, proszę Państwa, to jest ważne, drodzy Państwo, bo też mi jest łatwiej, tak? Jak rozmawiam z kimś i jest taka, że tak powiem, informacja, że kilka osób chodzi po jakiegoś tematu,
no to zawsze łatwiej jest coś przegrać. Szanowni Państwo, kolejna rzecz to jest droga do Głębocka. Tam Pani stąd zwraca uwagę na tą drogę, ale rzeczywiście fatalny stan jest. Na tą drogę niestety nie ma dokumentacji zrobionej, a żeby ją w jakiś sposób zaplanować do całkowitego remontu, no, musi być pewien ten proces, czyli najpierw dokumentacja. Raczej w 2015 roku nie znajdą się pieniądze na to, żeby zrobić tę dokumentację. Natomiast będę robił wszystko, żeby tą drogę po prostu zabezpieczyć i te dziury były zalatane. Nie są, 500 metrów w tej drodze. Ale no, taką informację dostałem. Musi być przetarg, musi być dokumentacja, musi być cała procedura. Także, no ale oczywiście, że tak powiem, to będzie następna rzecz, o którą będę zabiegał. Szanowni Państwo, kolejna rzecz to jest zapisane już w budżecie przebudowanie, to chodzi o Dom Pomocy Społecznej Junior w Biłkowie. Będzie tam zrealizowane w 2015 roku przebudowanie istniejącej kotłowni olejowej na opalanie biopaliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do istniejących budynków. Także no, trochę rzeczy się dzieje. Mam nadzieję, że tutaj Państwo też będą zgłaszać mi swoje uwagi, bo też pewnie o nie wszystkich sprawach wiem. Także bardzo proszę Państwa o informacje. Bardzo, bardzo, że tak powiem, chętnie z każdym z Państwa się spotkam i będę chciał reprezentować nasze wspólne interesy. Tutaj jeszcze tylko na sam koniec pozwolę sobie jeszcze skomentować taką sugestię pana prezesa Krakowskiego systemu wodociągów i kanalizacji, który na koniec swojego wystąpienia zupełnie tego nie rozumiem, tak jakby przekazał taką informację, że dobrze by było jednak odstąpić od dopłat dla właścicieli, dla przedsiębiorców. Proszę? Dla działalności gospodarczej. No zmartwiła mnie troszeczkę taka informacja, jakieś takie lobowanie. Zupełnie tego nie rozumiem. Chciałbym przypomnieć, że działalność gospodarcza to na naszym terenie 90% to są gestorzy turystyki. To nie są jemioły, które czerpią tylko korzyści. To są firmy, które przynoszą też określone dochody do budżetu w postaci podatków, jak i również innych należności. Zatem no, zdziwiło mnie to bardzo, dlatego pozwoliłem sobie to skomentować i nie rozumiem, dlaczego pan prezes akurat o to wspomniał. Wydaje mi się, że bardziej powinien się skupić na tym, żeby poszukać oszczędności w skali gminy podróży. Dziękuję bardzo. Na szczęście decyzja tej strony na Więc jeszcze w tamtym roku, na tamtej kadencji Rady był złożony wniosek, znaczy nie tak, się zapamiętałam. Chodzi o naszą szkołę podstawową w Sosnówce. Tamtej kadencji Rady złożono wniosek o połączenie gimnazjum ze szkołą podstawową i kuratorium oddaliło ten wniosek. Gmina potem składała, znaczy zaskarżyła tą decyzję i ostatnio doszła do mnie taka informacja, że z kuratorium byli w naszej szkole podstawowej, która jest w pomieszczeniach tej szkoły są dzierżawione straży pożarnej. Że z kuratorium byli i jakieś tam pomiary robili i tak dalej. I teraz jest zapytanie, czy jest już wiadomo, dlaczego oni byli i o co tam chodziło, bo Rada Pedagogiczna Szkoły po prostu boi się o to, czy nie będą w przyszłości zwolnieni. I moje pytanie, moje zapytanie jest takie, co wiadomo na ten temat, czy po prostu... Ja na chwilę obecną oczywiście mam informację od pani dyrektor gimnazjum, od pani Sylwii Mosur, że taka kontrola się odbyła. Natomiast jeszcze nie dotarł do mnie żaden dokument, z którym mogłabym się zapoznać. To znaczy z wynikiem tej kontroli wiem, że było kuratorium, natomiast czy ono utrzymywało w mocy swoją pierwszą decyzję i jakie są wnioski płynące z tej kontroli, nie potrafię pani odpowiedzieć, natomiast na pewno w ciągu najbliższych kilku dni... Znaczy to może nie chodzi o wnioski z kontroli, tylko po prostu jaki był cel tej kontroli. Oni tam byli, mierzyli, więc nie wiem, czy to zmierzało do tego, żeby jednak połączyć to gimnazjum z tą szkołą, czy żeby szkoła miała nie chciałabym odpowiadać tutaj wiążąco, ponieważ mówię, no nie zapoznałam się z tą dokumentacją, ale tak jak mi nawet, że w ciągu najbliższych kilku dni
I drugie moje pytanie. W tamtej kadencji Rady komisja przydzieliła mieszkanie na Liczyszewy 13 panu mieszkańcowi Podgórzyna i akurat od kogoś tam jest. To jest takie po zmarłej pani Łucyszyn. To jest takie jednopokojowe mieszkanie. I to przydzielono mieszkańcowi Podgórzyna. Póki co to mieszkanie stoi puste, jest niezamieszkane, a nawet słyszałam taką opinię kogoś z Podgórzyna, że ten przydział to może nie był tak bardzo trafiony, że on to dostał, a póki co to nie mieszka. Trzynastka to jest tutaj przy naszej bibliotece. Nie wiem, ja może poproszę tutaj o pomoc, czy pani Małgosia coś wie więcej, jeżeli chodzi o to przydziałowe mieszkanie, bo ja nie potrafię pani znaczy, odpowiedzieć. To mieszkanie, to nie znam każdego z To jest mieszkanie z Podgórzyna, Liczyszewy 13. To jest mieszkanie z Podgórzyna, znaczy ja wiem, kto to tak jest, ale po prostu nie chcę głośno mówić, jest to Edward P. No nie chcę ujawnić nazwiska, ale wiem o co chodzi. Chodzi pani o informację, jak jest obecnie to mieszkanie stoi puste, ja wiem komu przydzielone. Ale tego pana tam nie ma. Tak nie, on nie korzysta. Dostał przydział, to mieszkanie stoi puste, on go nie zamieszkuje, więc uważam, że skoro mu przydzielono to mieszkanie, to może przydział był nietrafny. Dziękuję w takim razie serdecznie za informację. Nie wiem, czy ta informacja wcześniej dotarła do zasobów, że tak powiem, mieszkania. Na pewno jednoosobowe tam może. Dotychczas mieszkała tam pani z mężem, który był na wózku inwalidzkim, bo już oboje nie żyją, ale mówię, jakoś z tego mieszkania korzystają. W tej chwili on stoi puste. No jest to następna sprawa do zweryfikowania, do sprawdzenia. Ja potem mogę pani powiedzieć, kto to był. Po prostu nie chcę teraz na forum mówić, nie? Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś... Proszę bardzo. Krótkie pytanie. Pierwsze, czy będą pracownicy interwencyjni w tym roku i od kiedy? Bo jest dużo roboty. Sprawa następna to jest, komu i do kogo mamy zgłaszać sprawy związane właśnie z nie z opieką, tylko właśnie z tą padliną, która często na naszych gospodarstwach i naszych wsiach się znajduje, bo do tej pory to zawsze robił wicewójt, ja dzwoniłem. No i była interwencja, przyjeżdżał odpowiedni człowiek, odławiał, gmina płaciła 7 000 zł, no i albo jeszcze więcej. No i jakby się to odbywało w tej chwili, na przykład Łody, znalazłem martwego lisa, to musiałem sobie sam dać radę, ponieważ trudno nawet znaleźć do kogoś innego, by zadzwonić i tak dalej. Sprawa następna to jest, dochodzą takie sprawy, że do naszej tutaj też są dzieci, że dzieci, którzy chodzą do szkoły z sąsiednich gmin, z tych gmin nie są po prostu zwracane te tak zwane subwencje oświatowe. To jest prawdopodobnie strata dla gminy. I jeszcze jedna informacja, proszę państwa, to jest w dniu wczorajszym została powołana komisja społeczna w sprawie zbiornika Sosnówki dla wszystkich zainteresowanych. Ja jestem, mam przyjemność być jej przewodniczącym. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał brać w niej udział, zapraszamy serdecznie. Jej temat, zamierzenia to jest przede wszystkim taki, żeby w tym roku część zbiornika Sosnówka można była wykorzystywana dla mieszkańców, nie tylko naszej gminy. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytania, pierwsze, jeżeli chodzi o zwierzęta i o tą padlinę dzisiejszą, z tymi sprawami zajmuje się pani Anna Suwalska. Ja poproszę tutaj panią Krystynę, żeby wysłała państwu adres mailowy, tak, ewentualnie kontakt do pani Anny Suwalskiej. To jest 24 godziny na dobę. Ona poinformujemy dokładnie, kto z zarządzania kryzysowego się będzie zajmował, natomiast ona proceduralnie wiem, że załatwia wszystkie sprawy związane ze zwierzętami. Jeżeli chodzi o pracowników publicznych, tak, zgłosiliśmy już do urzędu listę, która była przygotowana przez panią Arletę, więc wiem, że ona nawet była konsultowana z sołtysami, jeśli chodzi o nazwiska, dlatego że zależało nam na tym, żeby uniknąć takiej przypadkowości tych osób, żeby to były osoby raczej zaufane, takie, które sprawdziły się w poprzednich latach. Taka lista osób została już zgłoszona do urzędu, no i zawnioskowano, żebyśmy przyjęli te osoby od 1 kwietnia, mając już tutaj 8 marca. Od 1 kwietnia te osoby pojawią się do dyspozycji, że tak powiem, do współpracy z sołtysami. Jeśli chodzi o dzieci z gmin sąsiednich, tak, to jest właśnie jedna ze spraw, którymi zajęłam się od początku roku.
Rzeczywiście do tej pory w żaden sposób nie było to uregulowane, to znaczy nie było porozumień z gminami sąsiednimi. Poprosiłam o przygotowanie rozliczeń, dlatego że to takie porozumienie opiera się na wyliczeniu, które z gminy musi zostać oszacowane, to znaczy jaki jest koszt utrzymania jednego dziecka w naszych przedszkolach. Pani Agnieszka Bugdol przygotowała takie porozumienia, które zostaną wysłane na podstawie tego wyliczenia, które teraz, że tak powiem, do mnie tutaj spływa. Jeśli chodzi o komisję. A, to pan poruszył ten temat. Informacyjnie, tak? Potwierdzam, że tak zajmuje się z ramienia Urzędu Gminy, zajmuje się sprawą zbiornika Sosnówka. Gdyby ktoś chciał w urzędzie ten temat poruszać, to zapraszam oczywiście do mnie. Czy jeszcze jakieś sprawy? To ja tylko chciałbym uzupełnić swoją wypowiedź, bo tutaj pani profesor, pytanie odnośnie do Doliny Czerwienia. Na tym spotkaniu, które odbyło się tutaj w Urzędzie Gminy 13 stycznia, poruszaliśmy też tą kwestię. Tam dzisiaj chodzi o tę drogę, jest problem, ponieważ nie jest uregulowany statut tej drogi. I tam jest tak, część drogi jest lasów państwowych, część drogi jest rzeczywiście powiatowa, a część jest gminy. I tutaj w tej chwili będziemy robili wszystko, żeby uregulować to. Wójt zadeklarował, że przejmie na siebie tą drogę, no, żeby doprowadzić do uregulowania tej sytuacji. No i na dzień dzisiejszy jesteśmy na tym etapie, gdzie będziemy po prostu chcieli uregulować to i żeby gmina podróżna, skoro deklarował taką uwolę, żeby to przejęła. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia mostu tego, który tam się znajduje. Była teraz powołana komisja i ten most jest też w krytycznym stanie, on został, że tak powiem, przypisany do priorytetów. Zostały wyznaczone trzy takie priorytetowe mosty. Jest to właśnie ten w Przesiece, który będzie, że tak powiem, w pierwszej kolejności most Siedlęcin na rzece Bóg i Bystryk na rzece Bystryk w Karpaczu. I ten nasz. Także to są trzy takie najważniejsze i najbardziej priorytetowe. Natomiast też nie mogę powiedzieć, kiedy to będzie. Natomiast no, to już jest gdzieś, że tak powiem, w tym priorytecie. Tylko będziemy czekać na dalszą realizację. To oczywiście, jeśli chodzi o ten motyw, ma tą dokumentację, nie ma nic. Ta procedura będzie też, że tak powiem, wybrana jako dokumentacja, będzie schowania środków. Teraz to nie ma własnych środków, żeby zabezpieczyć takie inwestycje, no, ale będziemy się starać, żeby zabezpieczać te środki. Ja tutaj akurat, żeby wykorzystać obraz myślanego, ja to będę to chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że zawsze było tak, że nie na czas były wygaszane pobocze na drogach, zwłaszcza powiatowych. No i swoją drogę chciałbym w szczególnej trosce powierzyć, no bo wybudowana droga 2 lata temu do Zarumia. Jeśli chodzi o utrzymanie, powiat w tym kierunku w ogóle nic nie robi. Ilość drzew, która w tych nowo wybudowane rowy, pogłębione, wszystko pięknie zrobione. Od tamtej pory nikt się nie pojawił, to już nie wygląda tak, jak było na odbiorze. I jeżeli będzie jakaś nadarzająca się okazja, żeby tam gdzieś zajechać naszego Zachełnia, to zapraszam. Chętnie pokażę właśnie, jak to wygląda. Zaraz następna połódź, jak będzie, to te liście, które zablokują te rowy, spowodują, że znowu będziemy asfalt zbierać z drugiej strony drogi. Także. Ja od razu, jeśli mogę, odpowiem panu, to rzeczywiście jest duży problem, jeśli chodzi o utrzymanie tych dróg. I my jako radni też zwracaliśmy na to uwagę, że, no, że nie jest dobrze, że nie dzieje się dobrze. I tu w tej chwili zarząd dobry, no, idzie w tym kierunku, żeby dogadać się z poszczególnymi gminami, żeby to gminy przejęły na siebie to zadanie, utrzymanie. Oczywiście starostwo powiatowe będzie finansować te zadania. Wydaje mi się, że to jest też krok w dobrym kierunku, bo tak jak pan mówi, no to nie jest łatwiej, że tak powiem, też coś dopilnować. Starostwo powiatowe przeznacza 57 zł za metr wykaszania kilometra po dwóch stronach, rowu. Pytałem pana wójta, jakie gmina przeznacza na te środki, ale kilometr z jednej i drugiej strony, czyli tak wychodzi jak 2 kilometry, to jest 57 zł. Oczywiście nie mówię tutaj o wykaszarkach, tylko mówię o ciągniku, traktorze, który to wykasza. Więc no to jest też kwestia warta właśnie do rozważenia. Będziemy występować z taką propozycją. Będziemy występować z taką propozycją. No i być może gmina odpowie też w jakiś sposób. To też mogłoby jakoś to regulować. A oczywiście to na to uwagę. Czy jeszcze jakieś pytania?
po prostu można wejść Radę Sołecką, zrobiliśmy taki wniosek, że zaczyna się wiosna i wiemy o co chodzi, o Basz. Tak. I ja przypominam cały czas, bo on został już mocno wytępiony do pewnego momentu i trzeba zadbać. Prawda? To jest bardzo ważne. Czy jeszcze jakieś... Proszę Komisji Wniosków o przedstawienie protokołu. Protokół Komisji uchwalił wniosku sporządzonym w dniu 12 marca 2016 roku w czasie obrad sesji Rady Gminy Pogórze. Komisja w składzie Anna Miurczyk i Marcin Kupczyk podjęte uchwały w sprawie przystąpienie rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Wilkowa przy drodze powiatowej nr 2741D, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2653 w Staniszowie, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Podgórze w 2015 roku, określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Podgórze, przyznanie kryterium liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Zmiany w budżecie w 2015 roku. Pobór w drodze inkasa opłaty targowej na terenie gminy Podgórzyn. Pobór w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości. Określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasę. Pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych. Określenia inkasentów oraz wysokości ograniczenia wynagrodzenia inkasa. Przedłużenie okresu obowiązywania dopłat do odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia odpadami odprowadzania ścieków. Ustalonych w uchwale nr XLIV/345/14 Rady Gminy Podgórze z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Łukowcu. Zmiany statutu gminy Podgórze. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce dla prowadzenia głosowania w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Wykonanie prawa pierwokupu użytkowania wieczystego. Dobrze, to dziękuję. W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów dzisiejszych obrad zamykam szóstą sesję rady.